Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Dorota Olko, rzeczniczka partii Razem, wybrana już na posłankę w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Dzień dobry pani rzecznik, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacytuję dwie pani koalicyjne koleżanki, no najprawdopodobniej koalicyjne, bo wszystko na to wskazuje, że z Trzecią Drogą i z Platformą będziecie tworzyć koalicję. Otóż Paulina Henik-Kloska w Radiu Z mówiła, że należy podjąć rozmowy na poziomie rządu, co zrobić z problemem, jakim ma być 800+. Izabela Leszczyna, wiceszefowa Platformy, mówi o dziurze Morawieckiego i też o tym, że trzeba przejrzeć te wszystkie propozycje, zobaczyć, na co przyszły rząd będzie stać. Na zaciskanie pasa Polacy mają się szykować? Dla Lewicy, dla partii Razem, to jest jasne. Mówiliśmy to przez cały czas, przez całą kampanię, przed kampanią, że my się nie zgodzimy na żadne zaciskanie pasa, na wycofywanie świadczeń socjalnych. I myślę, że tutaj wszystkie partie pod tym względem powinny jednak zastanowić się chwilę, bo jeżeli chcemy, żeby rządy Prawa i Sprawiedliwości nie wróciły, no to trzeba też wyciągnąć lekcje z przeszłości. Polki i Polacy z jakiegoś powodu zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Uwierzyli w te świadczenia i jednak Prawo i Sprawiedliwość, jedna z niewielu rzeczy, które im się udały, to to, że dowieźli tę obietnicę, przynajmniej jeżeli chodzi oświadczenia. Więc myślę, że ludzie, którzy głosowali na partię demokratycznej opozycji, no jednak słyszeli te obietnice, że mogą czuć się bezpiecznie. No ale różnie było. Niektórzy politycy Trzeciej Drogi mówili na przykład o tym, że 800+ należy powiązać z pracą. Dlatego, to już mówili przed wyborami. Dlatego to akurat tak, sprawy. To akurat prawda, że tutaj Trzecia Droga miała tę propozycję powiązania z pracą. No, my jesteśmy przeciwni tym propozycjom i Lewica musi być, to jest dla nas jasne, że musi być tą siłą, która będzie gwarantowała, że to będą prospołeczne, a nie antyspołeczne. Okej, pani rzecznik, a co będzie w umowie koalicyjnej? Jakie z propozycji, z obietnic Lewicy są takimi, które absolutnie w tej umowie koalicyjnej muszą się znaleźć, bo jak rozumiem, kwestie programowe tam będą, tak? To na razie w ogóle jak będzie wyglądała umowa koalicyjna, trudno jest o tym mówić, jak jeszcze się nie toczą żadne rozmowy. I więc myślę, że... Czy się do tych rozmów przystępuje? Oczywiście, że tak. Minimum, oczywiście, że tak. Więc jaki będzie kształt i w ogóle formuła tej umowy, będziemy mogli o tym zacząć mówić, jak zaczną się toczyć jakieś rozmowy. Ale jasne, że są kwestie, które dla nas są bardzo istotne. To znaczy... Nie zrozumie, pani rzecznik. To jest na przykład program mieszkaniowy i gwarancja, że zmienimy sposób myślenia o rozwiązywaniu kryzysu mieszkaniowego. Czyli to jest platformą, jest kolizja duża, bo oni mają propozycję kredyt 0%. Tak, rozumiem, z Platformą, tak? Więc albo jedno, albo drugie. Nie da rady tego i tego. Z Platformą jest kolizja, z kolei tutaj akurat mamy bliskie sobie myślenie z trzecią drogą, więc to daje pewną nadzieję. No i tu w różnych kwestiach myślę, że będą różne sojusze. Dla nas kwestie mieszkaniowe, co jeszcze, pani rzecznik? Skrócenie czasu pracy. Do 35 czasu godzin pracy, w tygodniu, tak? Tak, stopniowo oczywiście, bo to trzeba robić odpowiedzialnie. Ale w ciągu kadencji? Ale w ciągu kadencji, tak, w ciągu kilku lat, bo my mamy w programie w ciągu... proszę mi wybaczyć, że dokładnych liczb całego nie przytoczę, programu, ale 30, najpierw zejście do 38 godzin i potem stopniowo, więc to wyjdzie tak w ciągu kadencji. A aborcja jest też w tym pakiecie, który koniecznie chcecie zawrzeć w umowie koalicyjnej? Aborcja jest, w mojej ocenie, jest bardzo mocnym zobowiązaniem wobec naszych wyborczyń. I myślę, że kobiety tutaj w czasie tych protestów w ostatnich latach pokazały, że jest to kwestia, która jest ważna dla waszych wyborców, tak, ale kluczowa w tych wyborach. To wiemy, czy będzie w umowie koalicyjnej. I dlatego myślę, że naszą odpowiedzialnością wobec nich jest to, żeby to była jedna z kwestii, która tak będzie ustalona. Okej, czyli bez tego nie będzie umowy, mamy, nie będzie podpisu Lewicy pod umową koalicyjną? Mamy propozycje, które myślę, że są jakimś krokiem w stronę naszych koalicjantów, czyli żeby na przykład pierwszym krokiem była ustawa ratunkowa Magdaleny Biejat. Ta ustawa, która dekryminalizuje aborcję, dekryminalizuje pomoc w aborcji. To jest coś, co wydaje mi się na tyle niekontrowersyjne, mało radykalne, a powrót do kompromisu aborcyjnego, że nawet
Nie, to nie jest coś, co zadowoli nasze dalej, bo trochę wyborcze, się spóźniliśmy, mieli troszkę czasu. Pani rzecznik, to jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo politycy partii Razem często mówili, że Donald Tusk na stanowisku premiera to nie jest taka postać, którą szczególnie chętnie by widzieli właśnie miesiące temu, lata temu, nawet dwa lata temu wypowiedź Adriana Zandberga, który mówił o rządach Donalda Tuska. Tamta polityka brutalna wobec słabych, pokorna wobec silnych doprowadziła do władz PiS. Zresztą pani to nie, przed chwilą też podobne słowa mówiła. Na koniec Tusk oddał Polskę Kaczyńskiemu na tacy, sam ewakuował się do Brukseli. W każdym razie godzicie się na premiera Donalda Tuska? Muszę powiedzieć, że dla nas te kwestie personalne w tym momencie są zdecydowanie mniej istotne niż załatwianie spraw, tych, o których mówiłam. Doprowadzenie do tego, żeby to były właśnie prospołeczne rządy, żeby załatwić przynajmniej kilka naszych priorytetów, bo oczywiście jesteśmy tego świadomi, że to muszą być liczne kompromisy. Okej, ale premier Donald Tusk to jest zapowiedź prospołecznych rządów? Ja mam nadzieję, szczerze mówiąc, że to nie jest ten sam Donald Tusk, który był w przeszłości. To jest jedyna moja nadzieja. Ale to po czym, pani rzecznik? Jest jedyna moja... No, chociażby po takich propozycjach, o których mówił w pewnym momencie w kampanii, po hasłach mieszkanie prawem, a nie towarem. No tak, to myślę, że to jest, mimo że program Platformy Koalicji Obywatelskiej o tym nie świadczył, ale myślę, że to jest jakaś choćby wyraz otwartości, że są w stanie coś zmienić w tym myśleniu. Czy choćby deklaracje o tym, że powinniśmy pracować 4 dni w tygodniu. Więc mam nadzieję, że Donald Tusk jest w stanie wrócić do tych propozycji, co daje jakąś nadzieję w ogóle na to, żeby rozmawiać. I tak jak powiedziałam, jeżeli w mojej ocenie, jeżeli zaczniemy się skupiać w tym momencie na personaliach, to z tych rozmów nic nie będzie. Czyli żadnego w każdym razie nie twardego ani miękkiego partii Razem wobec Donalda Tuska. Siądźmy do stołu, a potem będziemy ustalać personalia. Mówiła to Dorota Olko, rzeczniczka partii Razem. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Przed nami jeszcze internetowa dogrywka. Słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Dorota Olko, rzeczniczka partii Razem, cały czas jest z nami, jest dzisiaj gościem sedna sprawy. Pani rzecznik, portal W Polityce pisze, że Platforma, Trzecia Droga spróbują stworzyć koalicję i większość bez was. Szczerze mówiąc, rozmawiałem ostatnio sporo z politykami Platformy i Trzeciej Drogi. Nie wydaje mi się to szczególnie prawdopodobną opcją, ale pani rzecznik bierze pod uwagę, że tak to może się skończyć, bo im brakowałoby bodajże 9 mandatów bez lewicy. Czy to jest jakiś wariant, którego się obawiacie, czy absolutnie nie? No, zastanówmy się, skąd wtedy miałaby się wziąć ta większość. Ja mam jednak przekonanie, że... Wyłuskać można z lewicy parę osób, parę niby z PiS-u. Wyłuskać, tak, trzeba by było jednak wyłuskiwać z PiS-u, więc... Też. Więc to jest pytanie, czy właśnie o to chodzi tym partiom, które szły jednak do wyborów z postulatem jako pierwszym głównym odsunięcia PiS-u od władzy i to się udało. To już to trzeba powiedzieć, to zrobiliśmy, to jest sukces, to jest dowiezienie tej obietnicy, którą złożyliśmy wyborcom, ale Lewica podkreślała też, że to nie jest tak, że to jest cel nadrzędny i że na tym się kończy, bo chodzi teraz o to, żeby no właśnie realizować te postulaty programowe, o których mówiliśmy też w pierwszej części programu. I, no i tutaj będzie potrzebna, moim zdaniem, partnerska rozmowa, taka, w której wszystkie strony będą otwarte na to. Także biorąc pod uwagę to, że jest większy partner, który ma większość dużą w tej potencjalnej koalicji. Ale też nie jakąś hegemonię. Ale nie hegemonię, bo Trzecia Droga właśnie jest tutaj dość silna. Umówmy też się, że jest to partner, który ma dużą przewagę, ale nie jest nic w stanie zrobić sam. Pani rzecznika, więc jeżeli chodzi... I też partner, który podkreślał w kampanii, że jeśli idziemy do władzy, to idziemy całą tą demokratyczną opozycją, więc myślę, że wyborcy mogli liczyć na to, że właśnie przynajmniej część postulatów poszczególnych ugrupowań zostanie zrealizowanych. No i o tym musimy teraz rozmawiać, więc i
ja bym się nie skupiała na tych wszystkich plotkach medialnych też. Ich będzie dużo. Ich no będzie tak, ale dużo, to pani tylko jedną rzecz chciałem zapytać. Rozumiem, że Lewica, no jeszcze to wszystko, oczywiście te dyskusje są przed wami, ale celuje w resorty edukacji, mieszkalnictwa, infrastruktury, zależy jak to będzie ewentualnie ułożone w nowym rządzie, i resort pracy. To są te obszary, którymi chcielibyście się zająć. Oczywiście tak jak... nie mówię, że to jest jakiś tam warunek, który musi być spełniony, tylko no, ambicje po prostu Lewicy, tak? Tak jak powiedziałam, przynajmniej mogę mówić w tym momencie w imieniu reprezentacji partii Razem, myślimy bardziej od strony tych kwestii programowych, które są dla nas kluczowe. One oczywiście są wskazówką, jakie obszary są nam najbliższe, więc mówiłam o skróceniu czasu pracy. To w oczywisty sposób naprowadza nas na obszar pracy, na obszar też polityki społecznej, bo tutaj liczne propozycje Lewicy i ta obietnica utrzymania świadczeń socjalnych, ale wzmocnienia usług publicznych wiąże się z tą sferą. No też Lewica dużo mówiła i ma mocną reprezentację, mocnych ekspertów, jeżeli chodzi chociażby o środowisko. I tu są nasze postulaty, które... No tu słyszałem, że trzecia droga mocno, jeżeli chodzi o klimat, środowisko, tam chce się zaangażować, więc no, tak jak wszystkiego mieć nie można, pani rzecznik. Ale oczywiście, ale jak pyta mnie pan, jaka w ogóle logika na to, agendzie też by było, to są sprawy, których myślę, że musimy pilnować, w których jesteśmy mocni, a jak się rozłożą już resorty, to jest daleka droga przed nami. Pani rzecznik, w ostatniej kadencji parlamentu partia Razem miała sześcioro posłów, w nowej kadencji będzie ich siedmioro i dwie panie senator. No, znaczące powiększenie reprezentacji parlamentarnej przy skurczeniu się samego klubu Lewicy, więc na Lewicy to tak naprawdę wkrótce partia Razem będzie tą najważniejszą siłą. Wszystko do tego prowadzi, pani zdaniem, że wy zdominujecie lewicowy elektorat, przejmiecie lewicowy elektorat? Myślę, że tutaj myśleniu lewicowemu bliska jest raczej logika współpracy niż jakiegoś narzucania hegemonii, ale oczywiście cieszy mnie, że partia Razem rośnie w siłę i też, że po prostu nasza praca jest doceniana. Nasza praca także ta, którą mniej często widać z tej perspektywy medialnej ogólnopolskiej, na przykład Daria Gosek-Popiołek w Krakowie. To jest posłanka, która robiła mnóstwo lokalnie, interweniowała w sprawach pracowniczych, w sprawach środowiskowych, w sprawach związanych z kulturą. No i zdobyła fenomenalny wynik, więc myślę, że to jest też dobra wiadomość, że ludzie to widzą. No wy trochę zrobiliście też jak Solidarna Polska, czy Suwerenna Polska na listach Prawa i Sprawiedliwości, że te pojedyncze nazwiska, wsparcie dla nich centralnych liderów, chociażby Adrian Zandberg, który ze wspomnianą Darią Gosek-Popiołek często się pokazywał, no i wtedy też przynosi to efekt. Tak, ale my pracujemy bardzo drużynowo. Moja kampania w Warszawie, to ja myślę o niej jako o sukcesie całej drużyny, całego warszawskiego Razem, które pokazało w tych wyborach siłę i że umiemy być drużyną, umiemy się wspierać, i to, że jest miejsce na to w polityce i że ludzie to doceniają, to jest naprawdę świetna wiadomość. To jeszcze, pani rzecznik, jedna sprawa. Prezydent Andrzej Duda wkrótce ma wskazać, no jeszcze zwołać posiedzenie Sejmu, ale wskazać też osobę, której powierzy misję tworzenia rządu. Jeżeli to będzie polityk Prawa i Sprawiedliwości, to zdaniem pani rzecznik to będzie zagranie fair? Mieści się gdzieś w duchu tych konstytucyjnych zapisów? Ja bardziej niż tak w takiej logice fair, nie fair, myślę o tym, jak o czymś, co po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, wydłuży czas. No i mamy te trzy kolejne kroki. Jasne, można iść tą drogą. A to już tylko dwa. Ale tak, ale jest oczywiste, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości, że to trzecia droga, Lewica i Koalicja Obywatelska muszą sformułować tę większość rządzącą. Dlatego myślę, że prezydent powinien chyba raczej myśleć o tym, żeby
doprowadzić do... chociaż tutaj szybkość moim zdaniem nie jest najważniejsza, tylko to, żeby dogadać się po partnersku. No ale jednak po tej stronie, która ma większość. Ale może wam ten czas też się przyda, pani rzecznik, bo kwestie programowe, wszystko jeszcze niedogadane, rozgrzebane nawet chyba nie jest. Ja bym personalia też pani rzecznik zupełnie nie, bo to jeszcze nie czas na personalia, to wy w lesie jeszcze jesteście. Ja bym powiedziała, że trzeba znaleźć złoty środek między pośpiechem i tym, żeby nie zwlekać za długo, a tym, że jednak to muszą być odpowiedzialne rozmowy, które zagwarantują stabilny kompromis. A to nie jest łatwe przy tworzeniu koalicji złożonej z tak wielu partii, bo to poza tym, że są trzy siły, to jest bardzo wiele partii. Tak, jak się tam zagłębi w koalicję polską, która jest elementem trzeciej drogi, to w samej koalicji polskiej tam parę mniejszych podmiotów, więc to jest nazbiera możliwe, się 10 to jest możliwe, ale potrzeba naprawdę odpowiedzialnego podejścia i poważnych rozmów. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, też mam nadzieję poważną. Dorota Olko, rzeczniczka partii Razem, była gościem Sedna Sprawy. Państwu życzę udanego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Teraz już zapraszam na spotkanie z Kaminą Biedrzycką i jej ekspresem. Dzień dobry Państwu, w czwartek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, a po godzinie 9:45 Państwa gościem będzie Adam Bodnar, senator elekt, były rzecznik praw obywatelskich i człowiek, który zdobył ponad 628 tysięcy głosów w tych wyborach parlamentarnych. Oczywiście będziemy rozmawiać o perspektywach powołania nowego rządu i o tym, co jest do załatwienia w pierwszej kolejności przez rząd stworzony prawdopodobnie przez obecne jeszcze partie opozycyjne. Ale oczywiście zaczynamy od tych układanek, od aktualności i od tego, że wczoraj doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Najprawdopodobniej to właśnie Mateusz Morawiecki jako pierwszy otrzyma z rąk prezydenta misję utworzenia nowego rządu, choć według informacji przekazywanych przez rzecznika rządu spotkanie wczorajsze było, cytuję, rutynowe, w związku z tym nie było tam, oficjalnie przynajmniej, żadnych rozmów na temat nominacji na premiera. Prezydent chce zaproponować funkcję marszałka seniora z kolei, który poprowadzi pierwsze obrady Sejmu nowej kadencji, albo Antoniemu Macierewiczowi, albo Ryszardowi Terleckiemu lub samemu prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu. Decyzja w sprawie posiedzenia nowego Sejmu i Senatu jeszcze nie zapadła, ale wszystko wskazuje na to, że ostateczną datą oczywiście jest cały czas 14 listopada, ale może grunt, że chodzi o to, aby to było po Dniu Niepodległości, więc no mniej więcej w połowie listopada pierwsze posiedzenie Sejmu. Tymczasem doradca prezydenta Marcin Mastalerek zapowiada, że dzisiaj Andrzej Duda zaprosi wszystkie komitety na rozmowy. Cytat. Może przyjść więcej osób z jednego komitetu. Będą to oddzielne spotkania od tych, którzy zwyciężyli na początku, do tych, którzy zdobyli gorszy wynik. Jak Tusk przyjdzie, no to oczywiście. Prezydent Andrzej Duda nie ma problemów z Donaldem Tuskiem, zapewnia Marcin Mastalerek.
Informacja numer 3, która no, zapewne nie jest łatwa dla Jarosława Kaczyńskiego. W ogóle mam wrażenie, że ten czas ostatni dla prezesa PiS łatwy nie jest, bowiem podobno do rozwodu szykuje się Zbigniew Ziobro i jego suwerenna Polska, która w obliczu wyborczego niepowodzenia chce stworzyć w nowej kadencji Sejmu własny klub parlamentarny, dlatego że to niepowodzenie jest zdecydowanie bardziej dotkliwe dla Prawa i Sprawiedliwości niż dla suwerennej Polski. Bo ja przypomnę Państwu, że suwerenna Polska, Zbigniew Ziobro utrzymali swój stan posiadania, jeżeli chodzi o mandaty sejmowe, natomiast Prawo i Sprawiedliwość straciło ich 40. Teraz więc Zbigniew Ziobro zastanawia się, czy to nie jest moment na ponowne odłączenie się od partii matki. O tym wszystkim dziś u nas w programie i zdecydowanie więcej, także już Państwa zapraszam. Za chwilkę zaczynamy. No i zaczynamy właśnie od tej informacji, że suwerenna Polska rozmawia o odłączeniu się od PiS-u i założeniu własnego klubu parlamentarnego. Przypomnę, że partia Zbigniewa Ziobry zdobyła 18 mandatów, a do założenia klubu potrzeba 15 posłów. Poważnie rozmawiamy na temat powołania własnego klubu. Wyborcza porażka Zjednoczonej Prawicy to początek bitwy o to, jak ma w ogóle wyglądać przyszłość prawicy w Polsce. Nie wyobrażam sobie, żeby miała ona twarz Mateusza Morawieckiego. W tym wyścigu na pewno weźmie udział Konfederacja. Tak mówi jeden z polityków suwerennej Polski w wirtualnej Polsce. Portal podaje, że informacje o założeniu własnego klubu parlamentarnego suwerennej Polski potwierdził w trzech źródłach. Jeden z rozmówców podkreśla, że decyzję w sprawie wstępnie podjęto, ale ostatecznie ona jeszcze nie zapadła. Dodaje przy tym, że jeżeli dojdzie do rozłamu, to od początku kadencji. Ja przypomnę Państwu tylko, że prawdopodobnie pierwsze posiedzenie Sejmu to będzie 12, 13, 14 listopada. Grunt, że po 11, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość chce móc jeszcze jako rząd obchodzić Dzień Niepodległości. To będzie droga w jedną stronę, więc musimy rozważyć za i przeciw, ale mamy wrażenie, że lepiej rozumiemy internet i oczekiwania wyborców prawicy niż Morawiecki i jego ludzie, którzy stworzyli dwór. Widać więc kontynuację tego, no, eufemistycznie rzecz ujmując, napięcia między Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim. No i tutaj wraca oczywiście pytanie, które wszyscy sobie zadajemy od poniedziałku właściwie, kiedy już było wiadomo po badaniach Exit Poll i później Late Poll, kto te wybory wygrał w kontekście możliwości stworzenia większości. Co zrobi Andrzej Duda w sprawie nowego rządu? Ze strony prezydenta jest ruch. Dzisiaj mają wyjść z Pałacu Prezydenckiego zaproszenia do wszystkich komitetów wyborczych i w przyszłym tygodniu mają zacząć się konsultacje u prezydenta Dudy. Nie wiem, czy wczoraj pan prezydent słuchał mojej rozmowy z Aleksandrem Kwaśniewskim, ale dokładnie były prezydent Kwaśniewski taki scenariusz zalecił Andrzejowi Dudzie, żeby ten rzeczywiście miał przynajmniej móc mieć możliwość stworzyć wrażenie osoby, która rozgrywa tutaj tę polityczną sytuację. No i faktycznie te konsultacje mają zacząć się w przyszłym tygodniu. Prezydent, jak już wspominałam Państwu, jest otwarty także na rozmowy z byłym premierem i być może przyszłym premierem Donaldem Tuskiem. Wczoraj premier obecny, Mateusz Morawiecki, był w Pałacu Prezydenckim. Jak już także Państwu cytowałam rzecznika rządu Piotra Müllera, no było to spotkanie robocze, było to spotkanie rutynowe. Podobno miało ono oficjalnie przynajmniej dotyczyć kwestii prezydencji w Unii Europejskiej, priorytetów na tę prezydencję, ale no, trudno oprzeć się wrażeniu, że jednak w tej sytuacji na pewno panowie rozmawiali także o tym, jak będzie wyglądała decyzja prezydenta w sprawie misji, przekazania misji tworzenia rządu. No, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Prawu i Sprawiedliwości Andrzej Duda tę misję powierzy w pierwszym kroku konstytucyjnym. Pytanie oczywiście, czy PiS ma jakiekolwiek zdolności do tego, żeby taką większość stworzyć. Wszystkie ugrupowania opozycyjne mówią nawet nie tyle nie, ale jest to twarde nie albo śmiech w twarz, jeżeli słyszą pytanie od dziennikarzy, że PiS chce z nimi rozmawiać. Więc sytuacja bez wątpienia bardzo trudna. Ale wracamy jeszcze na chwilę, drodzy Państwo, do suwerennej Polski i do Zbigniewa Ziobry właściwie, ponieważ pamiętają Państwo, że w jego zasięgu i wśród możliwości dysponowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości wokół tych tematów było jakiś czas temu bardzo głośno, no i ten temat powraca, bo okazuje się, że już na tej ostatniej prostej, kiedy właściwie wiadomo, że Zjednoczona Prawica nie będzie miała zdolności koalicyjnej, Fundusz Sprawiedliwości ma rozdysponować
15 milionów złotych. Opozycja nazywa to ostatnim skokiem na kasę, no bo to rzeczywiście trudno oprzeć się wrażeniu, że to takim rzutem na taśmę te 15 milionów ma zostać rozdysponowany. Przypomnę, fundusz nadzoruje minister Ziobro, który tuż przed nowymi wyborami ogłosił konkurs. Rozpisany jest tak, że zapewnia finansowanie aż do, uwaga, 2026 roku, a z dotacji można kupić nieruchomości. Rozstrzygnięcie wkrótce, a wśród chętnych są organizacje powiązane z politykami suwerennej Polski, między innymi z panem Mateckim, który to jest szefem regionu, jednego z regionów suwerennej Polski i dostał także mandat poselski. Jak zrobimy audyt, to myślę, że ta skala będzie porażająca. Tak mówi Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej, który przypomina nie tylko kwestię Funduszu Sprawiedliwości, ale również tak zwanej afery willowej czy nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Tutaj chodzi akurat o także według Adama Szłapki ministra Glińskiego. No, w każdym razie rzeczywiście być może powinien stanąć duży znak zapytania, na jakiej podstawie tuż przed wyborami rozpisuje się konkurs, którego finansowanie ma trwać do 2026 roku. No ale być może jest to decyzja, która państwa znaków zapytania nie budzi, no bo jakby nie było, jeszcze rząd działa. Zarząd Platformy Obywatelskiej ma omówić strategię na najbliższe miesiące. Dzisiaj około godziny 15 ma odbyć się posiedzenie Zarządu Krajowego Platformy. Omawiany będzie oczywiście wynik wyborczy, strategia na najbliższe miesiące, tak zapowiada Borys Budka. Tak jak zawsze po wyborach, tak i tym razem spotkamy się w gronie członków zarządu. Podobno ma nie być na razie rozmowy o personaliach. To będzie rozmowa na najbliższe dni. Natomiast Donald Tusk ma według Budki mandat do prowadzenia wszelkich rozmów z pozostałymi liderami ugrupowań, które będą tworzyły koalicję czy większość parlamentarną. I rzeczywiście to jest mandat oficjalny, dlatego że oficjalne stanowisko w tej sprawie zabrały już i Trzecia Droga, i Lewica. W tym kontekście, że Donald Tusk jako szef partii opozycyjnej, która zdobyła największe poparcie wśród wyborców, ma mandat do tego, żeby rozpoczynać rozmowy w sprawie tworzenia koalicji rządzącej. Na ten temat i nie tylko ten temat, rzecz jasna, już za chwilę z panem ministrem Jarosławem Sellinem. Zapraszam państwa. Tak jak tutaj stoimy wszyscy, jesteśmy przekonani, że to Donald Tusk będzie premierem. Co do negocjacji, one się toczą. Ale nie będą się toczyły na pewno w świetle kamer i na pewno nie będą efektem jakichś publicznych rozważań. Wszyscy uczestnicy ze strony opozycyjnej doskonale czują ten ciężar oczekiwania, jaki niosą na barkach. Nasi wyborcy, wszystko jedno, czy to są wyborcy Lewicy, czy to są wyborcy Trzeciej Drogi, czy Koalicji Obywatelskiej, chcą jak najszybciej sprawnego, zgranego i wiedzącego, czego chce gabinetu rządzącego i takiej większości. I tak się stanie. Tylko my jesteśmy w stanie przeprowadzić pieniądze unijne do Polski i zgodnie ze zobowiązaniem Donalda Tuska na drugi dzień po objęciu funkcji te pieniądze pojedzie przywieźć z Brukseli do Polski. To jest oczywiste i one otwierają możliwości nie tylko jeśli chodzi o metro w Krakowie, ale tak naprawdę to są możliwości rozwojowe, skok Polski w nowoczesność. Ten skok, przed którym Polskę powstrzymywał Mateusz Morawiecki przez cały czas swojego urzędowania i Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński. Tych hamulcowych już nie będzie, pieniądze unijne będą w Polsce. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, jak pan nazwie ten wyborczy werdykt niedzielny Polaków? Czy to jest wasza porażka będąca zwycięstwem? Zwycięstwo będące tak naprawdę porażką? Jak pan to już dzisiaj z perspektywy kilku dni odczuwa? Jak pan to widzi? To zdefiniujmy pojęcie zwycięzca. Wydaje mi się, że w każdym demokratycznym kraju tak się określa ugrupowanie, które zdobyło pierwszy wynik w wyborach. A więc zwycięzcą jest Prawo i Sprawiedliwość. I to zwycięstwo jest niezwykłe, dlatego że po dwóch ciężkich kadencjach, po raz trzeci, nikomu się to jeszcze w 34 latach wolnej Polski nie zdarzyło, po raz trzeci zwycięża to samo ugrupowanie. Mało tego,
po raz ósmy w ogóle wygrywa wybory od 2014 roku poczynając, od wyborów samorządowych w 2014 roku poczynając. Ósme wybory samorządowe, parlamentarne, prezydenckie, europejskie. Więc takiego silnego środowiska ukorzenionego politycznie i zweryfikowanego wyborczo jeszcze w Polsce nie było. Ale oczywiście arytmetyka jest bezwzględna. To nie jest zwycięstwo, które daje nam możliwość stworzenia rządu samodzielnego, tak jak w czasie poprzednich dwóch kadencji. Utraciliśmy około 40 mandatów i tej bezwzględnej większości nie mamy. W związku z tym obowiązkiem zwycięzcy jest podjąć rozmowy o tym, czy jest ktoś chętny do współrządzenia i do stworzenia koalicji, żeby tą dobrą politykę ostatnich 8 lat kontynuować. To do tych rozmów za chwilę przejdziemy, panie ministrze, ale z drugiej strony no, też doskonale pan wie, że 4 miliony wyborców chciało tego, żeby to opozycja przejęła władzę. Więc czy to jest dla was bolesna nauczka? Czy 4 miliony więcej od nas, tak? Tak, o tym pani mówi. Tak, wspólny wynik trzech ugrupowań opozycyjnych bez Konfederacji to jest niemal 4 miliony głosów. Duża przewaga. To prawda, no, każdy ma tam swoją niszę polityczną. Dlaczego jest niszę? W tym sensie, że każdy z tych trzech komitetów ma jakąś swoją grupę wyborców. Mhm. W każdym przypadku ona nie jest większa od naszej grupy wyborców, ale sumując to wszystko, te 10 partii, bo też na to zwrócę uwagę, żeby mieć lepszy wynik od nas, musiało się skrzyknąć 10 partii. To też jest dosyć ciekawe. U was chyba 4, o ile się nie mylę. Moim zdaniem 2. No, mamy suwerenną Polskę, tak? Mamy Prawo i Sprawiedliwość, mamy Republikanów. Czy to są tak? partie? I mamy pana Ociepę. Tak, ma pani rację. 4. 10 partii musiało się skrzyknąć, żeby pokonać te 4, które tworzą Zjednoczoną Prawicę. Rzeczywiście to jest więcej i będziemy to analizować, będziemy z tego wyciągać wnioski. Myślę, że takim pierwszym wnioskiem, który mi przychodzi do głowy, na przykład jest to, że jednak była dosyć spora grupa wyborców niezdecydowanych, którzy zdecydowali w ostatniej chwili, na kogo oddać głos, i beneficjentem tej ostatniej chwili niezdecydowanych jest przede wszystkim trzecia droga. To bez wątpienia. Panie ministrze, ale prawda też jest taka, że mieliśmy do czynienia z absolutnym takim pobudzeniem w dobrym tego słowa znaczeniu obywatelsko-społecznym. 74% frekwencji to jest coś, co nie zdarzyło się jeszcze w naszej historii. I jaką pan ma teorię na temat tego, że ludzie postanowili, no właśnie, zagłosować, bo się zbuntowali, czy zagłosować, bo mieli nadzieję, czy jedno i drugie? Będę szczery. Myślę, że każdy polityk się cieszy, jeśli frekwencja jest wysoka, i nas to również cieszy. Mhm. Niezależnie od motywacji, o których zaraz coś powiem. Ja cieszę się, że frekwencja jest wysoka, najwyższa od 1989 roku. Rzeczywiście ludzie chyba poczuli, że to są najważniejsze wybory od 1989 roku i dlatego tak gremialnie do tych wyborów poszli. Ale ta frekwencja nadzwyczajna w jakiejś mierze była efektem emocji negatywnej. Rzeczywiście udało się naszym oponentom zmobilizować bardzo dużo ludzi, żeby zagłosowali, żeby poszli do tych wyborów, żeby nas odsunąć od władzy. Tak jest. Tak. A może to wy, panie ministrze, czy taka refleksja u was jest, a może się dopiero pojawi? Zmobilizowaliście na przykład młodych czy kobiety, żeby zagłosowali przeciw wam? Bo ja absolutnie nie twierdzę, że ta kampania miała świetny poziom, że ona była merytoryczna, bo nie była, ale jednak, panie ministrze, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale to tylko Prawo i Sprawiedliwość postanowiło na przykład wykluczyć ze wspólnoty narodowej przeciwnika politycznego. Różne słowa padały ze strony waszych oponentów, ale nigdy aż tak daleko. Ze wspólnoty narodowej nie, ale z opisu realiów politycznych, które oznaczają, że tak jak w czasie poprzednich 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, w dużej mierze w ramach tych haseł, które wówczas głoszono, że płyniemy w głównym nurcie, postanowiono najściślej kooperować z Niemcami i podporządkowywać się nawet politykom wyznaczanym w Berlinie, jeśli chodzi o kształtowanie Unii Europejskiej, o interesy narodowe. Ale widać, ludziom to nie przeszkadza, nie uwierzyli w tę narrację. Ale nam przeszkadza i uważamy, że Polska zasługuje na podmiotowość, na samodzielną politykę, a nie na narzucaną politykę, i na to, żeby najważniejsze sprawy dotyczące Polaków były rozstrzygane w Warszawie, a nie w Berlinie i Brukseli. I myśmy pod tym kątem oceniali dorobek konkretnie Donalda Tuska i obawiamy się, i przestrzegaliśmy
przed tym w tej kampanii, że ta polityka wróci. Taka polityka mało ambitna, minimalistyczna, która będzie oznaczała, że się podczepiamy pod największego w Unii Europejskiej, najsilniejszego. Albo jesteśmy jednym po prostu z silnych graczy. Może to tak trzeba rozważać. Dlaczego od razu trzeba interpretować to w ten sposób, że nie jesteśmy w stanie być silni samodzielnie, tylko wyłącznie kiedy się podczepiamy? Czy silnym graczem wtedy, kiedy po raz pierwszy 8 lat Platforma rządziła, było państwo, które oddawało swoje stocznie, a stocznie niemieckie mogły pomoc publiczną otrzymywać i żadnego problemu nie było. Oddawało w sensie tym, że zgadzało się na ich likwidację. Czy silnym państwem było państwo, które nie potrafiło przekonać naszego partnera niemieckiego do tego, że projekty Nord Stream są projektami politycznymi, a nie biznesowymi i robiono to wbrew naszym, ukraińskim i całego regionu Europy Środkowej interesom? Panie Misze, no, ale moim z drugiej zdaniem, strony nie. Można od razu odbić piłeczkę, mówiąc o Lotosie, że go sprzedano za kwotę, która jest równa rocznym zyskom tego ugrupowania. Tylko że to już był temat kampanii, ja bym chciała, żebyśmy poszli troszeczkę do przodu. Panie ministrze, kiedy my pana zdaniem poznamy skład nowego rządu? Moim zdaniem skład nowego rządu poznamy w grudniu, bo tak wskazuje na to kalendarz. Najpierw będzie misja powierzenia, próby stworzenia rządu powierzona mojemu środowisku, jako zwycięskiemu ugrupowaniu. Czyli to już jest przesądzone, że prezydent Duda... Nie, bo to w rękach, to jest oczywiście w rękach prezydenta. Ale pan już powiedział, jakby to było oczywiste. Bo słucham pana prezydenta. Rozumiem. Pan prezydent mówi... Czyli według pana będzie dla was misja pan prezydent mówi, że ten dobry obyczaj polityczny, bo moim zdaniem to jest dobry obyczaj polityczny, będzie utrzymany, że po konstytucji z 97 roku powierzało się misję tworzenia rządu zwycięskiemu ugrupowaniu. Przed 97 rokiem bywało różnie, ale po 97 tak zawsze było. Więc ta misja zostanie powierzona i my tę próbę podejmiemy. Podejmiemy i jesteśmy gotowi rozmawiać z każdym, kto będzie... Ale nikt nie jest gotowy rozmawiać z wami, a właściwie wszyscy mówią, nie ma takiej opcji, żebyśmy rozmawiali dobrze, z PiS-em. To są na razie deklaracje. Czego chcecie szukać? To są na razie deklaracje, to są akty strzeliste, do których politycy, zwłaszcza w gorączce powyborczej, są skłonni, żeby je wygłaszać. Natomiast zobaczymy, jak będzie w praktyce. No, jesteśmy gotowi do rozmów z każdym. Pan prezydent, z tego co słyszymy, też zainteresowany. Dzisiaj wysyła zaproszenia komitetowi. I będzie pewnie dopytywał na przykład o sprawy programowe, poszczególne komitety. Mhm. Jestem ciekaw, jak na przykład sprawy programowe dogadają ze sobą te 10 partii, które się umawiają na... No jakoś chyba nie mają na razie problemu. Panie ministrze, ale kwestia dotycząca tego, że to jest taki zwyczaj. Oczywiście konstytucja nie precyzuje tego. To jest prezydencka prerogatywa. Pan prezydent rzeczywiście przed wyborami chyba trzykrotnie mówił o tym, że powierzy misję tworzenia rządu partii, która zdobędzie pierwsze miejsce w tym wyścigu pojedynczych ugrupowań. Tylko no, czy naprawdę tak z ręką na sercu pan uważa, że wy macie zdolność koalicyjną? Tak patrząc szczerze mi w oczy, chce mi pan powiedzieć, że nie. Jest szansa na to, żebyście zdobyli... O ile dobrze liczę, 33 mandaty tak. Dodatkowo. Myślę, że to będzie trudne i nie ze względu na racjonalność myślenia polityków, tylko ze względu na emocje elektoratów. Elektoraty tych trzech komitetów opozycyjnych. Pan pozbawia elektorat racjonalnego myślenia? Nie. Mówię, jakie tam są emocje. Emocje tam są takie, że idziemy do tych wyborów między innymi po to, żeby nas odsunąć od władzy. No tak. We wszystkich tych trzech grupach, tak? Ale emocje stygną po wyborach. Nie wiem, jak szybko stygną, ale takie emocje... I to przeciąganie stygną. Ma służyć też ostudzeniu emocji, tak? No, też być może pokazaniu elektoratowi, że są możliwe inne scenariusze, że wasi liderzy być może mogą osiągnąć... Ale nie odpowiedział mi pan na pytanie. Czy pan wierzy w to, że wy macie zdolność koalicyjną? Uważam, że tę próbę należy podjąć, bo takie jest prawo polityki, natomiast... A to nie jest bardziej polityczny teatr i przeciąganie liny? Teatr, polityka jest jakąś formą proceduralnego też teatru. Tego nie ukrywajmy. Mm. I debaty sejmowe na ogół tak nie, wyglądają. Bo ja tak po prostu jako obywatelka, już nawet nie jako dziennikarz, jako obywatelka zastanawiam się, czy to nie jest strata czasu. Szczególnie ale skąd ta niecierpliwość? Skąd ta niecierpliwość? To nie jest kwestia niecierpliwości, to jest kwestia racjonalności. Jest rząd, nic się złego nie dzieje. Jest rząd, rządzi, odbywa swoje posiedzenia, uchwala kolejne ustawy, czy przyjmuje jakieś programy, debatuje też nad szczegółami budżetu. I naprawdę no, nie przebierajmy tak nogami. Dwa miesiące to nie jest żaden dramat. Ale ja podkreślam, naprawdę, to nie jest kwestia mojej niecierpliwości, czy tego, że ja przebieram nogami, to jest kwestia... Nie, ja mówię o politykach, że przebierają. ...racjonalnego podejścia do tej sytuacji. Skoro no, wasza misja no, ma minimalne prawdopodobieństwo powodzenia, to zastanawiam się, czy to...
przedłużanie ma sens, no bo jest mnóstwo rzeczy do załatwienia, mnóstwo rzeczy do zrobienia. Trzeba pracować nad budżetem, który trzeba przegłosować do 31 stycznia. No jest mnóstwo rzeczy, którymi warto byłoby zająć się już, prawda? Po co to przeciągać? Pani redaktor, no bo takie są prawa polityki. No my mamy prawo... Ale prawa polityki są ważniejsze od praktyki politycznej. My mamy prawo tą próbę stworzenia większościowego rządu podjąć. To prawo prawdopodobnie zostanie nam powierzone. I pozwólmy tę próbę dokonać. Nie wiem, jak to się skończy, ale chcemy spróbować, bo mamy argumenty. Mamy argumenty wynikające z ostatnich 8 lat, z tej pozycji gospodarczej, którą Polska osiągnęła, z dobrej polityki społecznej, z odbudowywania instytucji państwa, z ambitnej polityki bezpieczeństwa. Ta pozycja gospodarcza, panie ministrze, też nie jest najlepsza i będzie ciężko stworzyć pani, budżet. Niech pani nie żartuje. Budżet, który odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach, nie dochodził nawet do 300 miliardów złotych, a budżet, nad którym teraz pracujemy, dochodzi do 700 miliardów złotych. Taka jest skala porównawcza i to oznacza, że my naprawdę potrafiliśmy kolekcjonować pieniądze, pogonić mafie VAT-owskie, pogonić mafie paliwowe. Wpływy z VAT-u mają być znacznie mniejsze niż zakładano, panie ministrze. Ale budżet się spina i jest ambitny i pozwala na mądrą redystrybucję tych pieniędzy, panie bo pieniądze potrzebujemy i na politykę społeczną, i na wzmocnienie prawda bezpieczeństwa państwa, czyli armii. Tak. Potrzebujemy tego. Z tym nikt nie dyskutuje, że armię trzeba wesprzeć, panie ministrze, ale prawda też jest taka, i z tym chyba też nikt nie powinien dyskutować, że kasa państwa jest prawie 35 miliardów na minusie. Rok temu była 27 miliardów nad kreską. Więc to jest gigantyczna różnica. W tym roku dług publiczny ma wynieść niemal 2 biliony złotych. 8 lat temu, kiedy władza oddawała Platforma i PSL, to było 770 miliardów mniej długu publicznego. No więc... Ale pani redaktor, może porozmawiajmy o faktach. Ale pani redaktor, ale ten budżet, nawet z takim deficytem, on nie przekracza norm, które są ustalone w Unii Europejskiej. Na taki deficyt normy w Unii Europejskiej pozwalają. Inne kraje Pana Europy... nie martwi, kto ten dług będzie spłacał? Ale długi, ale długi były zawsze. Niech pani takiej zatroskanej miny nie robi. Długi były zawsze. Nie robię zatroskanej miny. Znaczy, wie pan, ja mam dziecko. No dobrze. Jedną moją ukochaną córkę. Martwię się o to, że ona ma już w tej chwili, o ile się nie mówi, 30 tysięcy do spłaty jako obywatelka tego kraju. No dobrze, ale to jest... proszę wybaczyć, ale to jest populistyczny argument. Dlaczego? W każdym kraju europejskim, proszę mi pokazać kraj europejski, który w budżecie nie ma długu. Zaplanowanego ale jest na jakiś dług. I proszę jeszcze porównać te długi. Porównywać te długi z innymi krajami Europy. W Polsce jest jeden z najniższych, również w tym budżecie zaplanowanym. W porównaniu z Włochami, z Francją, z Hiszpanią, z Grecją, może kraje skandynawskie mają nieco lepsze, ale zdecydowana większość krajów ma o wiele większy dług, a nasz dług się mieści w normach europejskich. Panie ministrze, jak pan widzi teraz przyszłość partii Prawo i Sprawiedliwość? Myślę, że powinniśmy się umówić na to, że jednak te, jak pani wyliczyła, cztery partie, że powinniśmy jednak zawrzeć szeregi i być silnym, zjednoczonym, zintegrowanym klubem parlamentarnym i zrezygnować z tych odrębności. Myślę, że powinniśmy po prostu to zrobić. Że trzymać się po prostu razem, bo projekt Zjednoczonej Prawicy, w tym z dominantą Prawa i Sprawiedliwości, okazał się dobrym projektem w ogóle dla prawicy. Prawica udowodniła, że ma trwałą obecność na polskiej scenie politycznej, a jeszcze na przykład w latach 90. to różnie z tym wyglądało, jeśli chodzi o... Pamiętamy kongres świętej Katarzyny, chociaż to początek lat 90. To straszne rozbicie i tak dalej. Tak, ta formuła pozwoliła prawicy, jeszcze raz powtórzę, wygrywać 8 wyborów z rzędu, a w sondażach być zawsze na pierwszym miejscu już od 8 lat. Od 9 nawet. No dobrze, tylko wygląda na to, panie ministrze, bo to rzeczywiście ja sama rozmawiałam z politykami suwerennej Polski. Oni nie mają takiego przekonania. Oni naprawdę zastanawiają się nad tym, czy to nie jest moment, kiedy powinni od Prawa i Sprawiedliwości się odciąć, stworzyć własny klub, mają 18 posłów. No i faktycznie jest tak, że oni swój stan posiadania mandatów utrzymali. Państwo jako PiS sam w sobie straciliście 40 mandatów. Jeśli tak jest, to przyjmuję to do wiadomości. Nie wiem, czy to jest prawda. Ale mówię, a gdyby tak było, to... Ale mówię, zaraz o spekulacjach. Mówię, co bym zalecał i do czego bym zachęcał. Żebyśmy jednak... Do konsolidacji. Tak, żebyśmy jednak się skonsolidowali. A gdyby się okazało... Mamy najsilniejszy klub w Sejmie, 194 posłów. Mamy zamiar 8 być... chyba, czy 4? 4. Mamy zamiar być opozycją merytoryczną, a nie totalną, bo była różnica między stylem naszej opozycyjności a opozycyjności na przykład Platformy Obywatelskiej.
bo jesteśmy państwowcami i dobrze by było, żeby ta prawica się zintegrowała. Do tego będę zachęcał. Ale oczywiście, jeżeli pani mówi i słyszy takie spekulacje, że suwerenna, no Polska, też że suwerenna Polska myśli być może inaczej, nie wiem, czy tak jest, ale jeśli tak jest, no to biorą to na własną odpowiedzialność. Oczywiście, jeżeli taki plan... Ale właśnie co biorą? Pana zdaniem to będzie początek rozkładu polskiej prawicy? Czy jakie mogą być konsekwencje tego, gdyby na niepodległość Zbigniew Ziobro chciał się wybić? Panie redaktor, jak gdybać nie będę, bo zawsze jak się gdyba, to potem się tego słucha, tę opinię się rozpowszechnia i to nie pomaga w tym, co moim zdaniem byłoby lepsze, czyli integracja prawicy. No dobrze, ale muszą państwo mieć rozpisane rozmaite scenariusze na to, co was czeka w następnych tygodniach i miesiącach. Jeżeli taki gracz jak Zbigniew Ziobro odkleje się od PiSu, no to będzie to miało konsekwencje i dla Ziobry, i dla was. Ale jeżeli. Pytam, pani, jakie. Ale pani mówi jeżeli. Natomiast zachęcam... Nie chce pan się nad tym zastanawiać. Ja zachęcam do scenariusza dobrego dla prawicy, czyli zintegrowania. Panie ministrze, kto zostanie marszałkiem seniorem? Czy to już wiadomo, czy nie? To są trzy nazwiska w grze. Antoni Macierewicz, Ryszard Terlecki i Jarosław Kaczyński. Wiekowo zdaje się, że Antoni Macierewicz ma największą liczbę lat życia. Ale to oczywiście też zależy od prezydenta. Prezydent może wskazać marszałka seniora spośród najstarszych posłów, tak jak uzna za stosowne. Mhm. Panie ministrze, a jak pan zareagował na te informacje o tym, że Zbigniew Ziobro na ostatniej prostej, właściwie już przed wyborami, zorganizował, czy rozpisał w ramach Funduszu Sprawiedliwości konkurs na zakup nieruchomości, czyli rzecz po raz kolejny zupełnie inna niż ta, czym powinien się zajmować Fundusz Sprawiedliwości. Ma on rozdysponować 15 milionów złotych i ma to się dziać aż przez jeszcze kolejne 3 lata, do roku 2026. No i mówi się o tym, że wśród chętnych na organizacje powiązane z politykami suwerennej Polski są, z panem Mateckim między innymi. Czy to jest w porządku? Czy państwo jako PiS, czyli ten największy gracz po stronie Zjednoczonej Prawicy, mieliście świadomość, że Zbigniew Ziobro taki ruch wykonuje? Panie redaktor, długie pytania, krótka odpowiedź. Ja byłem tak mocno zaangażowany w kampanię wyborczą na Pomorzu, również walkę o odnowienie swojego własnego mandatu, że nie znam tych faktów, więc nie jestem w stanie tego skomentować. No ale, to już jest wiadomo, nikt temu nie zaprzecza, więc jest 15 milionów w ramach... Ale to, dobrze, no to ja panu mówię, to jak pan to ocenia? Ale pani mi mówi, natomiast ja zawsze się kieruję pewną nieufnością do skrótów myślowych zawartych w pytaniu albo wyrwania pewnych informacji ale czy zdań z kontekstu. Więc jeżeli sam się... Jeżeli mamy sam rozpisany się... konkurs w grze 15 milionów złotych panie redaktor, dysponowanych jeżeli przed programem, nie zapoznałem się z materiałami na ten temat, nie będę tego komentował, bo faktów nie znam. Gdyby pani mnie uprzedziła, że pani będzie chciała na ten temat ze mną rozmawiać, przygotowałbym się do tej części naszej rozmowy. To zapytam, panie ministrze, jeszcze o to, jak teraz wygląda sytuacja w resorcie kultury i dziedzictwa narodowego po wyborach. Mówiąc krótko, jak wygląda dzisiaj wasza praca? Czym ona się różni? Czy podejmujecie jeszcze jakieś inicjatywy? Jak to jest? Oczywiście kierownictwo resortu, mojego resortu się spotyka normalnie, jak zawsze. Pracujemy, kierujemy tym resortem. Przecież nie wiemy na 100%, czy będzie zmiana polityczna, czy nie będzie. To właśnie od tych rozmów, o których na początku rozmowy rozmawialiśmy, zależy. A uważam, że w ciągu ostatnich 8 lat polityka kulturalna i polityka historyczna i polityka pamięci była najambitniejsza z ostatnich 34 lat. Również w wymiarze finansowym. Myśmy budżet na kulturę powiększyli o 110% w porównaniu z naszymi oponentami. Na przykład na zabytki wydaliśmy 5 miliardów 700 milionów złotych, a nasi poprzednicy przez 8 lat 700 milionów złotych. 5 miliardów 700 versus 700. Czyli prace toczą się normalnie, jak tak, prace toczą się normalnie. Nawet dzisiaj... Sugerują, że teraz w resortach zakupiono niszczarki, zaciera ślady. Nawet dzisiaj, bo pani pewnie też lubi newsy, jak zazwyczaj media to lubią. Nawet dzisiaj wielka uroczystość otwarcia nowego muzeum, Muzeum Pamięci i Tożsamość w Toruniu. To nie jest news, to jest zapowiedziane. No tak. I dzisiaj to się dokona, więc to jest też w jakiejś mierze nasze dzieło. Jak pan ocenia, tak z ręką na sercu dzisiaj, kampanię Prawa i Sprawiedliwości?
Uważam, że była ambitna i pracowita, sam to odczułem i wiem, o czym mówię. Natomiast analiza tego, czy jakieś akcenty można było inaczej rozłożyć, czy nie popełniono jakichś błędów, to oczywiście jeszcze przed nami. To się taka ocena na pewno dokona. Tak jak wspomniałem już w tej rozmowie, wydaje mi się, żeśmy trochę niedocenili to, że są wyborcy niezdecydowani, którzy do ostatniej chwili się zastanawiają, na kogo zagłosować. Czy TVP przesadziła z propagandą? Zrobiła wam więcej szkody niż przyniosła pożytku? Pani redaktor, no, media są mocno podzielone. Uważam, że i tak mimo wszystko mamy największy pluralizm wśród krajów europejskich, jeśli chodzi o media. I jeśli chodzi o obecność... Pytam o TVP. Czy zrobili wam więcej krzywdy, czy pożytku? I jeśli chodzi o wrażliwość lewicowo-liberalną w mediach, i jeśli chodzi o wrażliwość konserwatywną, to u nas jest bardziej sprawiedliwie niż w innych krajach Europy pod tym względem. Telewizja oczywiście swoje obowiązki wykonywała, relacjonowała tę kampanię, relacjonowała... Nie relacjonowała kampanii, znaczy PiSu kampanię relacjonowała. Zapraszała gości panie ze wszystkich opcji politycznych przecież, do znowu powiem panu, studyjnej. Proszę mi spojrzeć w oczy. Czy widział pan kiedykolwiek w TVP Info, żeby transmitowano konferencję Donalda Tuska, Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Włodzimierza Czarzastego? Ja nie było ani raz takiej sytuacji, panie ministrze, więc proszę mi nie mówić, że to była relacja... Równa, jeżeli chodzi o TVP. Zresztą sam Marcin Wolski, na pewno pan słyszał tę wypowiedź wczoraj, powiedział, że to była propaganda gorsza niż w latach 70. i bardzo PiS-owi zaszkodziła. Pani redaktor, ostatnie półtora miesiąca to były spotkania w Gdańsku, w Sopocie, ja w Kwidzynie, w Sztumie, tylko w Starogardzie. Tylko pytam, czy pana zdaniem wbrew to temu, bardziej wam zaszkodziło, wbrew czy nie? Temu, co pani mi sugeruje... Nie chce pan odpowiedzieć. Nie, wbrew temu, co pani mi sugeruje, ja nie miałem ani czasu, ani możliwości siedzieć przed telewizorem. Czyli nie wie pan, co było w TVP. Siedzieć przed telewizorem. Rozumiem. Pani mówi, że coś zauważyła w kampanii. Ja nie zauważyłem, bo nie siedziałem przed telewizorem, bo nie miałem na to czasu. Rozumiem. Czy Prawo i Sprawiedliwość, przepraszam, ale to jest cytat, koncertowo zwaliło tę kampanię? Takie pytanie padło do pana Marcina Mastalerka, który był architektem jednej z waszych najlepszych kampanii i odpowiedział, że tak, że koncertowo zwaliliście tę kampanię. Po pierwsze nie lubię... Przepraszam, ale to cytat, uprzedziłam. Ale nie lubię, no mimo wszystko, z lekka knajeckiego języka, no dobrze, zawartego w tym pytaniu. Nie znam odpowiedzi. Nie znam odpowiedzi pana Mastalerka i jeżeli odpowiedział, że tak, to nie znam argumentów, które za tym stoją, więc trudno mi to komentować. No to 4 milionów więcej dla opozycji, to może to jest ostatnie. No tak, no myślę tak, jak powiedziałem w tej tak, rozmowie. Niezdecydowani, dobrze. Niezdecydowani, ale też negatywna emocja. Bardzo dużo ludzi poszło z powodu negatywnej emocji, przyznaję, przeciwko nam. Tak. I poszli i się zmobilizowali. Panie ministrze, a jak to jest, że we wszystkich innych ugrupowaniach, i to nawet ja nie mówię ostatnio, ale w ogóle w historii polskiego parlamentaryzmu, tak to nazwijmy, było tak, że odpowiedzialność za wyborcze sukcesy czy porażki idzie na barki szefa partii. A tutaj Jarosława Kaczyńskiego nikt nie odważy się skrytykować. Mimo, że jest liderem po raz kolejny, mimo, że nie zrobił dobrego wyniku w Świętokrzyskim, mimo, że w Świętokrzyskim Prawo i Sprawiedliwość straciło 2 mandaty, no nie wyszło. Dlaczego wy tak bardzo nie chcecie skrytykować w żaden sposób swojego prezesa? Bardzo prostej Czy boicie przyczyny. Się może? Nie wiem. Z bardzo prostej przyczyny, pani redaktor, mówiliśmy o tym na początku naszej rozmowy, bo my wygraliśmy te wybory. My wygraliśmy te wybory i to jest nieporównane. Przecież tak jak chcieliście. Przecież Jarosław Kaczyński mówił o samodzielnej większości. Panie ministrze, pani redaktor, ósme wybory z rzędu wygrane, dobrze, trzecie parlamentarne wynik, z ale nie możecie rządzić, z najlepszym i nie będziecie wynikiem. Rządzić. To prawda. Natomiast mamy sukces historyczny. No, nikomu się to dotąd nie udało. Ale Jarosław Kaczyński nie jest zadowolony z tego wyniku. Platforma tak? Obywatelska po dwóch kadencjach rządzenia zdobyła 24%. My po dwóch kadencjach rządzenia i to z takimi wydarzeniami jak pandemia, wojna na Ukrainie, putinflacja, kryzys energetyczny, no dopusty Boże, my zrobiliśmy 35,5%. To jest sukces. I Jarosław Kaczyński jest zadowolony z tego wyniku wyborczego. Wyraził tę opinię na wieczorze wyborczym, ogłaszając umiarkowanie nasze chyba zwycięstwo jest i sukces, ale niewystarczające, też to powiedział otwarcie. No dobrze, czy to jest... Niewystarczające do tego, to, żeby że w sposób spokojny... dziś Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie, nie będzie w stanie stworzyć rządu i jest także odpowiedzialnością Jarosława Kaczyńskiego, czy nie? Pani redaktor, polityka jest pracą zbiorową. Moim zdaniem lider dobrze nas poprowadził do tej kampanii, do kolejnego zwycięstwa.
To, dlaczego nie mamy samodzielnej większości i nam tych kilkudziesięciu mandatów brakuje, to będzie podlegać analizie i na pewno też analizie krytycznej, kto jakiś błąd na przykład w kampanii popełnił. A widzi pan gdzieś ten błąd, czy jeszcze nie? No, o jednym mówiłem. Tak. Nie doceniliśmy. Tak. Może strategia polaryzacyjna też była przesadna. Może powinniśmy bardziej skoncentrować się na jeszcze silniejszym eksponowaniu dobrych wyników naszych 8 lat rządów i koncentrowaniu się na kolejnych zapowiedziach, na kolejną kadencję pozytywnych. Może. A co się... Dokonajmy tej analizy. Wielu się zastanawia, ja też szczerze mówiąc zastanawiałam się nad tym, co się stało z ulem programowym. Bo on tam zaczął brzęczeć, ale później przestał. No ale... I właściwie... Ale takich propozycji merytorycznych nie było zbyt wiele. No ale najważniejsza rzecz, która tam została zakomunikowana, nawet kilka rzeczy, jak na przykład podwyższenie tego naszego programu inwestycyjnego, jakim było 500+ do 800+, zostało zrealizowane. Darmowe leki dla młodzieży i dla emerytów zostało zrealizowane. Nie do końca, to wszystko było zapowiedziane. Emeryci publikują bardzo często w internecie paragony z tych niby to darmowych leków. Ale dobrze, to już zostawmy. Ale to było efektula. Poziomem merytorycznym tej kampanii. Ostatnie pytanie. Wspomniany przeze mnie pan Mastalerek dostał dziś także pytanie o to, czy powinien Kaczyński Jarosław odejść na polityczną emeryturę i odpowiedział krótko tak. Pana zdaniem? Nie zgadzam się z Mastalerkiem. Jarosław Kaczyński jeszcze pana zdaniem długo będzie pełnił. Chciałbym, żeby był liderem Zjednoczonej Prawicy dalej, ponieważ to on prawicę doprowadził do historycznego trzeciego zwycięstwa, do 8 wyborów wygranych z rzędu, do ukorzenienia... Panie ministrze, przecież pan doskonale zna Jarosława Kaczyńskiego i doskonale pan wie, że jego interesuje wyłącznie... że jego satysfakcjonuje władza w kontekście możliwości jej posiadania. W tej chwili to zwycięstwo tej władzy wam nie daje, więc... Ale z jedną korektą. Nie interesuje go władza dla władzy, tylko władza po to, żeby móc realizować... ale żeby mieć wpływ na to, co tak, się żeby dzieje. Móc realizować, żeby móc realizować dobre zmiany dla Polski. A czy będzie tego pozbawiony, to się pani redaktor dopiero okaże. Dwa miesiące... Przecież sam pan dzisiaj przyznał dwa miesiące pewnie... Ja mówię, że może to być trudne, ale próbę trzeba podjąć. Próbę Jarosław Sellin, większościowego. Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo dziękuję panie ministrze za to spotkanie. A u państwa już za chwilę rekordzista. Przypomnę, ponad 628 tysięcy głosów. Adam Bodnar, przyszły senator Rzeczypospolitej. Zapraszam. Inna polityka jest możliwa i że naprawdę to pojednanie, współpraca i praca dla wspólnego dobra, o której tyle mówiliśmy w kampanii, stanie się w tym budynku standardem. Nie tylko rząd potrzebuje reformy i zmiany. Zmiany standardów potrzebuje też Sejm, parlament. To znowu musi być miejsce otwarte na obywateli, otwarte na konsultacje, na współpracę, na rozmowę. Musi być miejscem toczenia cywilizowanego sporu, tak byśmy nigdy nie musieli go toczyć na ulicach. Te rozmowy dopiero się zaczęły. W ciągu, myślę, najbliższych dni powinniśmy mieć jakieś wstępne ustalenia i kierunki. To są dobre rozmowy, one się bardzo, bardzo fajnie toczą i też są takie partnerskie. One się, jak mówię, dopiero zaczęły dzisiaj w ostatnich godzinach. Chcemy być, to jest chyba nie tylko moja deklaracja, szybko gotowi. Chcemy być szybko gotowi ze składem, z planem, z tym jak poukładać rzeczy w rządzie, w Sejmie. I mamy nadzieję, że podobną odpowiedzialnością wykaże się pan prezydent i nie będzie przewlekał terminów i procesu. Państwa gościem Adam Bodnar, senator elekt, Koalicja Obywatelska, były rzecznik praw obywatelskich i jakby nie było rekordzista absolutny w tych wyborach parlamentarnych i chyba mam przeczucie graniczące z pewnością, że w ogóle. 628 tysięcy głosów ponad. Adam Bodnar, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Spodziewał się pan takiej skali zwycięstwa własnego, indywidualnego? Takiej się nie spodziewałem. Ja spodziewałem się, że będzie przyzwoity wynik. Zwłaszcza po tym, jak się dowiedziałem, ilu przedstawicieli Polonii się zarejestrowało na wybory. Bo przypomnijmy, że już tego 12 października widzieliśmy, że to jest 608 tysięcy. I pamiętając z poprzednich wyborów, że z tych zarejestrowanych na wybory za granicą idzie zazwyczaj 85-90%. No i zakładając, że byłem jednym z dwóch kandydatów na tej liście z okręgu 44, to pewnie to musiało się złożyć na dobry wynik, ale ja chciałem podkreślić, że to nie tylko zbieg okoliczności, ale po prostu kampania
zaangażowanie wolontariuszy, świetny sztab, który mi się udało stworzyć. To, że wszystko, co sobie zaplanowaliśmy od końcówki sierpnia do 15 października udało nam się zrealizować. Czuje pan ciężar odpowiedzialności tych ponad 628 tysięcy głosów? Gigantyczny, tym bardziej, że chodzi o to, żeby teraz, jak to się mówi, dowieść rezultat, czyli pokazać, że faktycznie te wartości, które mi przyświecają, związane z wejściem w politykę, będę po prostu realizował. Już teraz nawet dostaję różne takie sygnały, że ludzie liczą na to, że po prostu będę ten mandat wykonywał tak, jak obiecywałem. Przyjmie pan, jeśli pan otrzyma taką propozycję zostania marszałkiem Senatu? Panie redaktor, ja myślę, że to jest tak przede wszystkim cała dyskusja na temat tak, mówi pan, że to dzielenie skóry na niedźwiedziu, że to jeszcze nie czas na personalia, tak? Nie, inaczej. Ja powiem w ten sposób, że ja jestem i na to się też umówiłem, tak, że gram w zespole. Ten zespół nazywa się w tym momencie i od początku kampanii Koalicja Obywatelska i w zależności od tego, jakie będą potrzeby tego zespołu, to ja takie zadania przyjmę. Także to jest taka deklaracja, którą składam od początku, że jestem do dyspozycji. Czy będę wykonywał zadania w Senacie, na przykład w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, czy być może zadania w rządzie. To tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby mógł ten mój czas, moje doświadczenie, moje to zaangażowanie państwowe w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wykorzystać jak najlepiej dla dobra Rzeczypospolitej. To będzie komplement, więc proszę się nie oburzać, jak zacznę mówić o tym, że pan na szczęście jeszcze nie jest politykiem z krwi i kości i oby nigdy pan się nim nie stał. Ale kiedy pan sobie obserwuje swoich kolegów z Koalicji Obywatelskiej, może najmniej, bo tutaj jeszcze tego typu wypowiedzi nie zauważyłam, ale z trzeciej drogi, głównie z PSL-u, ale również od Szymona Hołowni, którzy już mówią o tym, że nie, no w umowie koalicyjnej to spraw światopoglądowych to być nie może. No, że to 800+, to no niby miało zostać, ale właściwie sytuacja budżetowa jest taka, że nie wiadomo, czy ono zostanie. Że no na premiera to może wcale jednak nie Tusk, tylko na przykład Kosiniak-Kamysz. Kiedy pan już widzi te takie niesnaski, to co pan sobie myśli o tym? Bo to, co myślą wyborcy, którzy rekordowo poszli do wyborów, już wiadomo, bo w internecie po prostu jest burza po tych wypowiedziach. Co pan sobie myśli, co by pan doradził kolegom? Przede wszystkim myślę, że to jest zupełnie naturalne. To, że pojawiają się emocje, pojawiają się myśli, co zrobić, w jaki sposób. Każdy szedł do tych wyborów z określonym programem. Dla ludzi różne rzeczy są ważne. Dla jednych to będzie praworządność, dla innych najważniejsze będą prawa kobiet czy prawa osób LGBT+. Wiadomo jest też to, że realizacja programu wiąże się z określonymi stanowiskami. Także myślę, że jesteśmy w zupełnie naturalnym momencie sporu o różne kwestie, ale też proszę zauważyć, że niektóre z tych pomysłów są bardzo szybko ucinane. No ten pomysł to był bodajże pan minister Marek Sawicki, tak, który mówił o tym, że może niekoniecznie Donald Tusk ma być to premierem. To przede wszystkim pan Bartoszewski. Marek Sawicki to nawet u mnie... A wcześniej jeszcze powiedział, Władysław Teofil Bartoszewski. Tak. Bo ale Sawicki zostało, u mnie przynajmniej mówił, że to jest oczywiste, że Tusk. Ale to już zostało ucięte i teraz mi się wydaje, że nie ma co do tego sporu. Teraz oczywiście się zacznie cała wielka karuzela nazwisk dotycząca poszczególnych ministrów. Zresztą Super Express też o tym przecież pisze. Co do kwestii tych ideowych czy ideologicznych, zależy co rozumiemy przez te kwestie. No bo jeżeli na przykład Koalicja Obywatelska w swoim programie miała postulat uregulowania związków partnerskich, to dla mnie nie ulega wątpliwości, że to musi być częścią... Tak, tylko sama Koalicja Obywatelska tego nie dowiezie i pan dobrze o tym wie. Ale no mi się wydaje, że naprawdę w PSL-u i u Szymona Hołowni jest podobne przeświadczenie co do tego, że te związki partnerskie powinny być. Natomiast oczywiście co do na przykład równości małżeńskiej, no to już jest coś, co będzie budziło większe spory i pewnie może... Ogromne spory według wobec liberalizacji ustawy aborcyjnej będą także, to już widać. No tak, ale można na przykład na tym pierwszym etapie skupić się nad odwróceniem skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Czyli przywróceniu stanu poprzedniego. Dokładnie tak i można to zrobić na różne sposoby. Można także zupełnie inaczej nastawić do tych spraw prokuraturę, lekarzy, izby lekarskie, Narodowy Fundusz Zdrowia. Sporo można zrobić, czyli mi się wydaje, że jest, na tym to będzie polegało, że trzeba znaleźć jakiś kompromis taki, co do którego jest zgoda, a później się spierać co do tych rzeczy innych i szukać porozumienia w większości. Natomiast
Polacy na pewno nie wybaczą, jeżeli ten rząd nie powstanie szybko, jeżeli nie ruszy do rzeczywistej, pełnej pracy na rzecz odbudowy Rzeczypospolitej. No tym bardziej, że jak wspomnieliśmy, odpowiedzialność jeszcze jest tym bardziej duża ze względu na no, ten zryw społeczny, no, chyba zrywem społecznym trzeba to nazwać, te prawie 75% frekwencji. Myślę, że tak jest. Ja wczoraj miałem taką bardzo ciekawą rozmowę z przedstawicielami organizacji społecznych i występowała między innymi pani prezeska Fundacji Batorego Ewa Kulik-Bielińska i ona powiedziała, że to jest, co ciekawe, rewolucja młodych. Ona powiedziała, że przecież ta frekwencja nie wzięła się z udziału tylko i wyłącznie tych, którzy tradycyjnie chodzą na wybory, ale młodzi mieli świetną frekwencję. Tam z 40 kilku procent do 70 ponad wzrosła frekwencja wśród młodych. Tak, i ona stwierdziła, że w zasadzie my widzieliśmy rewolucję młodych już w kontekście wyborów prezydenckich, ale to trochę gdzieś zostało rozproszone. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego też przecież miał te protesty. Przecież wtedy właśnie zaczęło spadać PiS-owi i ten poziom tych 35-7% się w zasadzie utrzymał do dzisiaj. Już nigdy PiS po tym wyroku nie wszedł powyżej 40%. Czyli ci młodzi i to, że PiS się zaczął kojarzyć z czymś śmiesznym, z memem, prawda, to, że się pojawiły te obciachem, prawda, te 8 gwiazdek i tak dalej, to, że młodzi obywatele ruszyli tak gremialnie do wyborów, być może to właśnie przede wszystkim przeważyło. Tylko teraz trzeba się nimi zaopiekować, mam na myśli młodych, bo oni bardzo często, kiedy ja z nimi rozmawiałam, zresztą no, mnóstwo przecież materiałów, było akcji profrekwencyjnych, młodzi mówili, że nie chodzili do wyborów, bo nie czuli po pierwsze sprawczości, a po drugie nie czuli, że ktokolwiek się nad nimi pochyla, nad ich sprawami. I faktycznie tak było, nie ma się co oszukiwać, nie ma co sobie mydlić oczu. I teraz pytanie, czy przyszły rząd nie zapomni o młodych, nie zapomni o kobietach, mając na głowie no prawdopodobnie polityczną masakrę budżetową, każdą inną, no bo właściwie chyba nie ma odcinka, na którym nie będzie potężnych problemów, jeżeli chodzi o władzę. No bo bardzo szybko można te głosy zyskać, ale też bardzo szybko można je stracić i wtedy stracić chyba na bardzo długo. To prawda, tak może być i takie jest niebezpieczeństwo. Natomiast bym chciał się odnieść do tej kwestii właśnie, jak nie stracić młodych. Też podam przykłady z mojej kampanii. Jak ja na spotkaniach różnych, w których uczestniczą młodzi ludzie, zaczynam opowiadać o odbudowie praworządności, to oni w pewnym sensie chwytają temat, kiedy mówię gdzieś tam o przemocy policji, zaczynam mówić właśnie, a proszę, zobaczcie, tu macie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, to oni gdzieś to zaczynają czuć. Ale jak na przykład przechodzę na temat, że mieszkanie ma być prawem, a nie towarem, to nagle entuzjazm. Nagle to jest coś, co jest ważne i fundamentalne. I zresztą nie bez przyczyny Lewica z tego zrobiła najważniejsze hasło wyborcze. Czyli polityka mieszkaniowa powinna być jednym z priorytetów tego rządu. Druga rzecz to jest kwestia, wszystkie kwestie ideowe. To znaczy młodzież znowu nie wybaczy, jeżeli nie zostaną uregulowane podstawowe kwestie dotyczące właśnie praw kobiet czy LGBT+, jeżeli szkoła nie zacznie być odbudowywana. Ale szkoła też nie tylko chodzi o zwiększenie jakości, ale na przykład respektowanie praw ucznia. Przecież największym, najbardziej popularnym youtuberem obecnie wśród młodzieży, czyli jednym z najbardziej popularnych, jest Marcin Kruszewski, który prowadzi profil Prawo Marcina. Tak. Zasięg jakieś 2 miliony na TikToku, 400 tysięcy na YouTubie. I on im tłumaczy, ludzie, młodzi, macie takie i takie prawa. Dokładnie tak. To jest właśnie wasze prawo jako prawa ucznia, czy na tym polega demokracja, na tym polega uchwalanie ustaw. I teraz nie tylko wystarczy moim zdaniem odnieść się do uregulowania pewnych kwestii naszego życia społecznego, ale też trzeba zastanowić się, jak upodmiotowić młodych ludzi. Jak wykorzystywać na co dzień młodzieżowe rady miasta, dzielnic, gmin. W jaki sposób prowadzić konsultacje społeczne, żeby młodzi byli wysłuchani. Czy budżety partycypacyjne są faktycznie promowane wśród młodych ludzi. Jest taka inicjatywa paneli obywatelskich, też trzeba zaangażować. To znaczy z nimi trzeba cały czas rozmawiać, a nie uznawać, że oni po prostu będą biernie akceptowali polityki rządowe. To jest jedna niezwykle ważna warstwa tego przyszłego rządzenia, ale druga to jest budżet, to jest KPO, to jest odbudowanie pozycji w Unii Europejskiej, prawdopodobnie w strukturach NATO także, no bo po tych ostatnich sytuacjach uważam, że mogła się ta pozycja no, nadwyrężyć, delikatnie rzecz ujmując. Mamy kwestie związane z przywracaniem praworządności. No i można by tak było wymieniać. I teraz tak, nie obawia się pan, że ten nowy rząd będzie tak zwanym rządem zderzaków. Że tego jest tak dużo, a ludzie będą tak szybko oczekiwali zmian, że to się po prostu nie ma prawa udać. Bo to wszystko, o czym mówimy, to jest program nawet nie na jedną kadencję, tylko zdecydowanie więcej. Jak teraz
na przykład, nie wiem, czy może kluczem będzie poprawa komunikacji ze społeczeństwem, taka szczera rozmowa, jakieś cotygodniowe spotkania premiera, ministrów, no nie mam pojęcia. Zastanawiam się nad tym, jak państwo mają zamiar zaplanować to wszystko tak, żeby nie utracić tej władzy po kilku miesiącach po prostu. Myślę, że tak. Pierwsza rzecz to jest budżet, tak? Bo to jest faktycznie będzie bardzo ważne. Tak, odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy, czyli i związane z tym reformy systemu praworządności, to jest absolutny must. Tak? Mhm. To po prostu trzeba zrobić i nie ma co do tego wątpliwości, bo bez tego nie będziemy mieli środków na inwestycje, na zatrudnienie. Przedsiębiorcy będą zdenerwowani, że nie poprawia się ich możliwość funkcjonowania w państwie. Samorządy lokalne już przecież czekają na realizację mnóstwa projektów. Ale jeżeli to się stanie, to poprawi się ogólna sytuacja gospodarcza, nastąpi wzrost produktu krajowego brutto, ale też zaczną przypływać inwestycje. Ja przed wyborami spotykałem się chociażby z przedstawicielami American Chamber of Commerce, czyli taką izbą gospodarczą reprezentującą inwestorów amerykańskich. Oni mówili, dla nas najważniejsza jest stabilność prawna i gospodarcza. To znaczy, że ktoś nie będzie kombinował z podatkami co 3 miesiące, że prawo będzie przewidywalne, że jeżeli będzie jakaś zmiana, to będzie wchodziła ona po odpowiednim okresie czekania na wejście w życie, a nie tak, że oni cały czas są, prawda, w niepewności. I to już napływ inwestycji zagranicznych spowoduje wzrost, więcej podatków i pozytywny efekt domina nastąpi. Mi się wydaje, że tak, że po prostu Polska w odróżnieniu od Węgier będzie budziła teraz zaufanie. Natomiast, żeby tak się działo, to oczywiście polityka gospodarcza musi być prowadzona w sposób stabilny. I co więcej, musimy mieć takie poczucie, że idziemy w jakimś określonym kierunku i że wróciliśmy do państw, prawdziwych państw członkowskich Unii Europejskiej, które są zaangażowane w integrację europejską. Odbudowa Ukrainy to też jest coś, co przyniesie, może przynieść sporo korzyści dla polskiej gospodarki. Także, ale oczywiście to, o czym pani redaktor powiedziała, warstwa komunikacyjna. Tak, ale warstwa komunikacyjna, która oznacza nie tylko jakieś sztuczki PR-owe, tylko nie, po prostu zwyczajną, normalną, uczciwą rozmowę. Ja sobie wyobrażam, że jak ktoś będzie przykładowo ministrem pracy, no to właśnie jak ten Jacek Kuroń będzie ludziom tłumaczył, słuchajcie, w tym tygodniu zajęliśmy się tym i to jest ważne z punktu widzenia sytuacji kobiet na rynku pracy. A w kolejnym tygodniu, wiecie, w tym regionie, w warmińsko-mazurskim mamy wyższe bezrobocie niż w innych i właśnie wprowadzamy taką reformę. Opowiadanie świata, ale w sposób uczciwy, a nie dezinformacyjny, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach. Panie senatorze, już tak, jeśli pan pozwoli, będę się zwracać. Wiemy, że prezydent Andrzej Duda dzisiaj ma wysłać zaproszenia do wszystkich komitetów wyborczych na konsultacje, które mają się w Pałacu Prezydenckim zacząć dziać w przyszłym tygodniu. Ma pan jakieś złudzenia dotyczące decyzji prezydenta w sprawie pierwszego kroku konstytucyjnego co do powołania rządu? Pytanie, co ma pani na myśli przez złudzenia, to znaczy, czy prezydent będzie... uważa pan, że podejmie czy jest szansa, że podejmie inną decyzję niż przekazanie misji tworzenia rządu Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że raczej mimo wszystko, znając pana prezydenta, to ten drugi krok, który teraz podejmuje, to jest raczej taki krok pozorny, żeby trochę zrobić zamieszanie w opinii publicznej. Natomiast będzie się trzymał tego, co już zadeklarował, czyli że będziemy musieli się jeszcze męczyć z Prawem i Sprawiedliwością i z tymi właśnie jakimiś dziwnymi próbami stworzenia rządu w sytuacji, kiedy nie ma większości parlamentarnej przez najbliższe tygodnie. Niestety ubolewam, bo po prostu wydaje mi się, że najlepiej by było, gdyby Prawo i Sprawiedliwość z godnością powiedziało, tak, przegraliśmy te wybory, nie mamy tej zdolności koalicyjnej, nikt z nami nie chce rozmawiać, okej, będziemy opozycją. Tak, taka jest nasza rola w demokracji konstytucyjnej. Jarosław Sellin, który był tutaj przed panem, mówi, że taka jest normalna ścieżka, że misję tworzenia rządu dostaje partia, która na metę przebiegła pierwsza, która dostała pojedynczo, jeżeli chodzi o komitety, najwięcej głosów, no bo ma jeszcze szansę na to, żeby w trakcie rozmów jakąś większość uzyskać. Zapytany przeze mnie o to, że właściwie wszystkie ugrupowania opozycyjne mówią nie, twierdzi, że to są akty strzeliste wypowiadane w powyborczych emocjach. To nie są akty strzeliste, tylko po prostu tak właśnie obywatele głosowali. No, przypomnijmy sobie atmosferę 1 października. Co się działo? Przemawiał Donald Tusk, brali w tym udział przedstawiciele Lewicy Czarzasty, przecież Włodzimierz Czarzasty był na scenie. Trzecia Droga nie brała udziału poza pojedynczymi osobami. Tam był, pamiętam, Michał Kobosko, Ryszard Petru. Natomiast była ta deklaracja. To nawet, że was nie ma tutaj, to nie znaczy, że nie idziemy razem.
Tak, te trzy bloki podjęły świadomą decyzję, że idą razem. I najlepszym tego świadectwem, poza wynikiem w wyborach do Sejmu, jest wynik w wyborach do Senatu. 66-34. Tak, 2/3 większości w Senacie. I tutaj nikt nie ma zamiaru współpracować z Prawem i Sprawiedliwością. Wręcz przeciwnie, no cała idea polega na tym, żeby stworzyć jak najszybciej wspólnie ten rząd, no dobrze, i ruszyć do pracy. Oboje wiemy, nasi widzowie wiedzą, bo są wytrawnymi graczami politycznymi, obserwatorami od dłuższego czasu. Wiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość umie wkupczenie polityczne. Pokazało to wielokrotnie w trakcie mijających kadencji. Dlaczego miałoby się nie udać tym razem? Dlatego, że za dużo trzeba byłoby kupić i za wiele osób trzeba byłoby wystraszyć. Ja na przykład pamiętam taki moment w Senacie. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta, był taki moment, kiedy chodziło o przeciągnięcie jednej osoby. Nie udało się. To chyba, mam wrażenie, że albo chodziło o ustawę medialną, albo o kolejne głosowanie w sprawie... Lex TVN to chyba. To było Lex TVN, prawda? I taką osobą, która właśnie była przeciągana, był senator Robert Dowhan z Zielonej Góry, prawda? Nie dało rady. Nie dało rady przeciągnąć. Nawet jednego senatora nie dało rady przeciągnąć. Oczywiście udawało się to PiS-owi w kontekście Sejmu i tam było kilka osób, prawda, pan Giżyński, jego środowisko w którymś momencie. Od Kukiza tam kilka osób, tak, ale teraz mamy 30 kilka osób do przeciągnięcia. 37. I to osób, które mają swoich wyborców i którzy nigdy by tego nie wybaczyli. Tak? Nigdy by nie wybaczyli, bo... Jest pan spokojny. Tak, jestem absolutnie tutaj spokojny. Czyli rząd będą państwo tworzyć w drugim kroku konstytucyjnym. Chyba, że pan prezydent jednak uzna, że to nie ma sensu, albo chyba, że pan... Dzisiaj słyszałem taką wypowiedź profesora Marka Chmaja, zresztą mojego kolegi z Uniwersytetu SWPS, który mówił, że za czasów Bronisława Geremka było tak, że też mu właśnie powierzono misję tworzenia rządu. To był któryś z wyborów w latach 90. Natomiast po chwili pan premier, czy pan minister, pan profesor Geremek powiedział, że nie da rady i złożył dymisję. Panie senatorze, tylko to trzeba być politykiem formatu pana profesora Geremka. Ale może... Żeby być skłonnym do takiej refleksji, która niesie ze sobą jakiś konkretny czyn. Ale może jakaś odmiana nastąpi u pana premiera Morawieckiego. Kto wie, pani redaktor. Nie, o ile w ogóle premier Morawiecki dostałby misję tworzenia takiego rządu. Nie traćmy wiary. Panie senatorze, a jeżeli chodzi o przyszłą współpracę z prezydentem, jak pan ją widzi? Bo wiadomo, że prezydent ma bardzo dużo prerogatyw, które może wykorzystywać. Bardzo mocno może, jeżeli będzie chciał, utrudniać życie nowemu rządowi. Pana zdaniem będzie to robił, czy nie? Zależy, jak pan prezydent będzie siebie widział w tym czasie, no bo zostanie mu 1,5 roku do końca kadencji. Przypomnijmy, że właśnie w maju 2025 roku będziemy wybierali nowego prezydenta. I pytanie, co prezydent zamierza robić potem? No, będzie politykiem z dużym doświadczeniem, rozpoznawalnością międzynarodową. Myślę, że to, co jest ważne w kontekście jakichś jego planów, to jednak z sympatią, zaufaniem, może przyjaźnią nawet Wołodymyra Zeleńskiego. Co myślę, że może mu otwierać różne perspektywy międzynarodowe, ale żeby te perspektywy się... Ostatnio mam wrażenie, że ta przyjaźń troszkę się zachwiała, ale... Ja wiem, ale to był okres wyborczy. Ja myślę, że to był taki... Znaczy, ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość oczywiście grało na tych nutach, bo konkurowało o głosy Konfederacji, natomiast myślę, że jednak to, co będzie pamiętane Polsce, to uchodźcy, przyjęcie uchodźców po wojnie, po rozpoczęciu wojny. No, tylko to nie jest zasługa prezydenta, tylko obywateli. Ale tak, ale to jednak prezydent pojechał do Wierchownej Rady i miał tam przemówienie, prawda? To jednak nasz ambasador, jak się ma to podkreślić, bo ja nie, polityka ukraińska Andrzeja Dudy była oceniana bardzo pozytywnie od samego początku. Tak, ale ja też chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że były różne takie małe gesty, znaczy one się teraz wydają małe, one były gigantyczne. Ja uważam, że jedną z takich osób naprawdę zasłużonych w ostatnich latach to był pan ambasador Bartosz Cichocki, który nie wyjechał z ambasady Polski w Kijowie, kiedy wszyscy po prostu obserwowaliśmy na komórkach, czy ten Kijów zostanie zajęty, czy też nie, prawda? To był tak szczególny moment. I te rzeczy są pamiętane i myślę, że mogą budować potencjalną pozycję prezydenta Dudy. Ale żeby taką pozycję uzyskać, on musi mieć wsparcie rządu. Bez MSZ-u, bez takiego jednolitego poparcia to nie wyjdzie. No i pytanie jest takie, czy w związku z tym prezydent się zdecyduje na jakiś rodzaj kohabitacji i okej, być może kwestionowanie niektórych rozwiązań, ale nie kwestionowanie całej polityki rządu, czy też będzie raczej wolał być spadkobiercą całego dorobku Prawa i Sprawiedliwości i być po prostu pierwszym tutaj rycerzem, który walczy o przetrwanie Zjednoczonej Prawicy. 72 nominacje sędziowskie dla sędziów neo-KRS-u wręczył
prezydent Duda we wtorek, tuż po wyborach. Jak pan to odczytuje? No tak to odczytuję, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do uchwalenia ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i przeprowadzić procedurę weryfikacji nominacji sędziowskich. Ile to może potrwać? No to może trwać. Znaczy trzeba zrobić to jak najszybciej, bo jeżeli się tego nie uchwali, to nie zostaną odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy. Właśnie. No i pytanie znowu, czy prezydent będzie wtedy osobą, która weźmie na siebie odpowiedzialność, że to on blokuje przekazanie tych gigantycznych środków dla Rzeczypospolitej. Będzie to trwało. Jeżeli weźmie taką decyzję, to trzeba ustawę uchwalić jeszcze raz i do skutku. Tak, pan, tak, czyli na zmęczenie. Znaczy nie na zmęczenie, tylko na osiągnięcie tej właśnie skuteczności. Z niewielkimi, jak rozumiem, zmianami, poprawkami. Tak, ale oczywiście mogą być różne te metody weryfikacji, tak? No bo jeżeli na przykład mamy sędziów, którzy byli sędziami sądu rejonowego, powiedzmy w 2018 roku, a w międzyczasie zostali sędziami sądu apelacyjnego i dzisiaj nawet miałem rozmowę z jedną koleżanką prawniczką, która mówi, no słuchaj, taki słaby sędzia awansował do sądu w 2 lata z rejonu do apelacyjnego. No to trzeba ich wrócić do tego rejonu. Niech dalej będą sędziami, ale czy naprawdę zasługują na to, czy ta nominacja ze strony KRS-u, neo-KRS-u była w tej sytuacji zasłużona, czy też była efektem gry politycznej? Ja wiem, że i Justicja, i Stowarzyszenie Wolne Sądy, oni mają gotowe projekty ustaw. Zresztą chyba Donald Tusk, o ile się nie mylę, między innymi z mecenasem Wawrykiewiczem, widział się ostatnio, pewnie rozmawiali na temat projektów przywrócenia praworządności, ale to jest potężny problem, panie senatorze, dlatego że Donald Tusk, pewnie trochę przedwyborczo, w emocjach też, ale powtarzał, że to zostanie załatwione bardzo szybko. Tutaj nawet siedząc mówił mi, że to będzie natychmiastowa decyzja i zdarzy się to bardzo szybko i bez zbędnej zwłoki. Tylko nie da się tego zgodnie z prawem zrobić szybko. Tak jak usunąć szefa NBP, jak załatwić sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Czy to był błąd ze strony Tuska, że on obiecał, że to będzie szybko? Ja znam te słowa i też oczywiście znam 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Ja to interpretowałem, po pierwsze, to szybko to jednak oznaczało 100 dni w tych konkretach. Po drugie, to, że zostanie to zrobione szybko, ja interpretuję w ten sposób, że te wszystkie ustawy zostaną uchwalone szybko. Czyli to, co jest zależne od premiera Tuska i od rządzącej większości, zostanie zrobione szybko. I faktycznie te ustawy są. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przygotowana przez środowisko związane z Fundacją Batorego, społeczny projekt. Ustawa o KRS-ie, mamy już gotowy, przyjęty projekt senacki. Prokuratura, projekt przygotowany przez Lex Super Omnia. Ustrój sądów powszechnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich, Justicja. Mieliśmy w czerwcu Kongres Prawników Polskich, gdzie przyjęliśmy jedną wielką uchwałę popierającą przez całe środowisko prawnicze kierunek właśnie tych zmian. I teraz po prostu trzeba to wyjąć, uchwalić, przeprowadzić przez proces zaopiniowania przez Komisję Wenecką, bo Komisja Wenecka w pewnym sensie ze swoim autorytetem da takie zielone światło dla całego świata. Zobaczcie, to co robią w Polsce jest ok, tak trzeba, tak się właśnie naprawia praworządność. I pytanie jest takie, czy to już dla Komisji Europejskiej być może wystarczy, żeby odblokować środki? Czy Komisja będzie czekała na wszystkie formalności do końca? Ja myślę, że jeżeli Komisja Europejska będzie widziała determinację, będzie widziała, że ludzie tutaj postępują zgodnie z wartościami europejskimi i wykorzystują wszystkie możliwości, aby przezwyciężyć to, co się stało przez 8 lat, to myślę, że to zaufanie będzie zdobyte i te środki zostaną odblokowane. Panie senatorze, a nie obawia się pan, że na przykład zupełnie niespodziewanie, jak to z niespodziankami bywa, niespodziankę sprawi nam Izba Sądu Najwyższego zatwierdzająca ważność wyborów? Myślę, że tego, może inaczej, obawiałbym się tego wtedy, kiedy ta większość parlamentarna byłaby niewielka, kiedy to byłyby, nie wiem, 2, 3, 4 głosy i kiedy Prawo i Sprawiedliwość rozpętałoby całą kampanię kwestionowania wyników wyborów. Ale PiS się chyba już z losem pogodziło, tak to wygląda. Właśnie, i tego nie mamy, tak? Nie mamy nawoływania do protestu, wyszukiwania, że tam ktoś, jakiś członek komisji. No bo wygrali teoretycznie, w tym sensie, że są na pierwszym, więc to byłoby takie niezrozumiałe dla wyborców do końca. Dlatego te 37 mandatów daje w pewnym sensie poczucie bezpieczeństwa, że nawet jeżeli ta izba jest obsadzona przez neosędziów, to oni, przepraszam, że tak powiem, nie będą się wygłupiali i nie będą szukali tutaj jakiejś formy zaistnienia. Po prostu tak jak było z wyborami prezydenckimi, zatwierdzą i tyle i wszyscy gdzieś tam się z tym pogodzimy. Zdają sobie sprawę z tego, że są wątpliwości co do legalności powołania tych wszystkich sędziów w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej.
A ma pan wrażenie, że dzieją się przedziwne rzeczy na tej ostatniej prostej rządów Prawa i Sprawiedliwości? No bo o tym szybkim bardzo wręczeniu nominacji sędziowskich 72 osobom już mówiliśmy. Ale teraz z kolei wypłynęła sytuacja z Funduszem Sprawiedliwości. Kolejna o tym, że minister Ziobro ogłosił tuż przed wyborami zupełnie nowy konkurs, w ramach tutaj, którego będzie za dotację można kupować nieruchomości. Kwota niemała, bo chodzi o 15 milionów złotych, które w dodatku będzie można wydawać do 2026 roku. O czym to świadczy pana zdaniem? O dwóch rzeczach. No, o tym, że Prawo i Sprawiedliwość głęboko i obóz Zjednoczonej Prawicy głęboko wierzyło w sukces i się nie przejmowało kompletnie tym, że jakiś konkurs ogłaszają przed. Uznali, że skoro przed datą wyborów, że skoro wygrają, to i tak to trzeba będzie rozstrzygnąć. Natomiast no, po prostu to świadczy też o tym, że musimy teraz patrzeć na ręce. Myślę, że to, co robi pan poseł Szczerba i pan poseł Joński, czyli te interwencje poselskie, jest absolutnie fundamentalne w tym momencie, żeby właśnie sprawdzać dokładnie, jak te różne decyzje są podejmowane i poprzez patrzenie na ręce powstrzymywać przed tymi nadużyciami. Ale nazwie to pan, jak pana koledzy z Koalicji Obywatelskiej, ostatnim skokiem na kasę? Ja wiem, pan się wzbrania zawsze od używania tego typu sformułowań, ale jak to nazwać? Może się nagle okazać, że to był całkiem przyzwoity, normalny konkurs, normalnie rozstrzygnięty i powiem takie słowa i się okaże, że się nie, nadmiernie wystrzelałem. Ale uważam, że są już organizacje związane z politykami suwerennej Polski, więc wie pan, jak to wygląda w Funduszu Sprawiedliwości. Dlatego ja bym w tym miejscu przypominał, że leży w szufladach akt oskarżenia sformułowany przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia, który dotyczył wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, tych wcześniejszych środków, tych 200 milionów złotych, które zostały bardzo krytycznie ocenione przez NIK. I teraz, jeżeli dojdzie do sytuacji, że prokuratura, a dojdzie prędzej czy później, że prokuratura będzie kontrolowana przez nową opcję i co więcej, dojdzie do rozdzielenia urzędu ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, to po prostu prokuratura się tym zajmie, tak jak się powinna zająć zawsze, kiedy dochodzi do nadużycia władzy publicznej. Drugą rzecz jeszcze bym dodał, w kontekście nie tylko tej kwestii, ale też innych, my musimy, jedną z rzeczy, którą musimy zrobić, to przystąpić do prokuratury europejskiej, aby wreszcie współpracować z organami europejskimi w kontekście nadzorowania różnych śledztw. To jest moim zdaniem jedna z większych też zaległości tego rządu, że my w tej strukturze nie współpracujemy. My i Węgry. A akurat tutaj prokuratorzy europejscy zapewnialiby pewien wgląd też w to, co się dzieje w niektórych sprawach związanych z wydatkowaniem środków unijnych. Skoro pan już o Marianie Banasiu wspomniał, to ja zapytam, czy uważa pan, że on powinien pozostać prezesem Najwyższej Izby Kontroli? Ja jestem gorącym orędownikiem szanowania kadencji organów konstytucyjnych. Sam byłem w sytuacji takiej, że pojawiła się presja w stosunku do mnie, że powinienem zostać odwołany, a jednak zostało to uszanowane. Co więcej, jestem bardzo krytyczny w stosunku do Rzecznika Praw Dziecka, Mikołaja Pawlaka, ale 2-3 razy się wypowiadałem: okej, od tego jesteśmy, od tego mamy Sejm, Senat, opinię publiczną, żeby go oceniać. Natomiast jeżeli popełniliśmy błąd na wstępie, że nie skontrolowaliśmy, kto został wybrany, no to musimy z tym człowiekiem żyć do samego końca kadencji. W tym przypadku szczęśliwie tylko do 15 grudnia 2023 roku. I tak samo prezes Najwyższej Izby Kontroli po prostu powinien wykonywać swoje zadania, chyba że się sprzeniewierzył ślubowaniu. On oczywiście moim zdaniem popełnił błąd takiego nadmiernego zaangażowania politycznego w czasie kampanii, ale nie jestem przekonany, czy to jest wystarczające, żeby przeprowadzać procedurę odwoływania. Pan o tym wsparciu dla syna, który startował z list Konfederacji, tak? No, ta konferencja prasowa słynna, gdzie on prawda przekazywał liderowi Konfederacji projekt ustawy, to się nie powinno zdarzyć. To było nadmierne zaangażowanie polityczne. No to teraz przenosimy się w Aleję Szucha do Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobić z tym tworem w tej chwili, z tą instytucją, która jest umocowana w dalszym ciągu konstytucyjnie, tylko no, chyba z ustawą zasadniczą niewiele ma teraz wspólnego. Już wielokrotnie politycy Zjednoczonej Prawicy mówili, niech się sędziowie odkłócą, jakoś się nie odkłócili, co oczywiście nie przeszkadza im w niewykonywaniu obowiązków, ale pobieraniu za nie pieniędzy. Myślę, że jedyne, co możemy zrobić, to być cierpliwym i zrobić to, co jest możliwe w ramach konstytucji. I teraz tak, co to jest? Po pierwsze, mamy 3 sędziów dublerów. I po prostu trzeba powołać i doprowadzić do tego, że w Trybunale zaczną orzekać osoby, które
są prawowitymi sędziami, a nie osoby, które są uzurpatorami. Mhm. I to jest do zrobienia, nie łamiąc konstytucji. Druga rzecz, trzeba poczekać, aż niektórym sędziom, w tym pani Przyłębskiej, skończą się kadencje i na ich miejsce powołać porządnych... To już trochę poczekamy. No trochę poczekamy, ale to już tylko rok. To już nie jest tak długo, to jest tylko rok, bo to jest jeszcze, tam jest jeszcze kilka osób. Ale w kontekście ustawy, którą prezydent skierował do Trybunału i tak dalej, to może trochę, właściwie... No dobrze, ale... zatrzymywać te reformy, no dobrze, których będziemy Ale pani redaktor, ale jaki mamy inny wybór? Co, no właśnie o to pana pytam, też w kontekście wypowiedzi Donalda Tuska. No to okej, no to ja mówię, no to co, mamy inny wybór, to co, przyjąć jakąś strzelistą uchwałę Sejmu, że wszyscy są odwoływani i co, i wyprowadzić policję na ten Trybunał Konstytucyjny? Nie wyprowadzicie policji na ten Trybunał. Znaczy, no nie, po prostu mówię, że ja nie trudno mi sobie wyobrazić jakikolwiek inny scenariusz, który byłby zgodny z Konstytucją. Po prostu ja cały czas mówię, że jeżeli my chcemy Konstytucję szanować i chcemy stworzyć jakąś ramę dalszego funkcjonowania państwa, to w zgodzie z jakimiś określonymi regułami, ale w ramach tej konstytucji musimy wykorzystać wszystkie możliwości. I teraz ten projekt ustawy, bo to o tym chciałem powiedzieć, ten projekt ustawy przygotowany przez Fundację Batorego, ma między innymi rozwiązanie w postaci postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale postępowań, które byłyby prowadzone nie przez samych sędziów w stosunku do siebie, ale wszystkich sędziów, tym także sędziów w stanie spoczynku. I wtedy może się okazać, że niektórzy z nich przekroczyli granicę tego, co to znaczy być sędzią Trybunału Konstytucyjnego i poprzez wszczęcie postępowań na przykład zostaną zachęceni do rezygnacji, prawda? I wtedy pojawiają się nowe miejsca. I myślę, że w okolicach 2025 roku, nie wcześniej moim zdaniem, pojawi się tam już to okienko, że ta większość w Trybunale, te 8-9 osób, to już są ludzie, którym po prostu jako społeczeństwo ufamy. I myślę, że wtedy nastąpi taki piękny moment, kiedy większość parlamentarna mówi, proszę, wybieramy taką osobę jak, nie wiem, profesor Marcin Matczak. Panie profesorze, proszę stworzyć nam, odnowić nam sądownictwo konstytucyjne. Tak? Musimy być w takich sprawach cierpliwi, bo jak zrobimy to w ten sposób, to odzyskamy szacunek do instytucji. Jeżeli zrobimy to na szybko, pochopnie, naruszając czy nadwyrężając normy konstytucyjne, to się sami nie połapiemy za pół roku, w jakim momencie historii jesteśmy. Panie profesorze, a pan jest zwolennikiem takich bardzo głębokich, szerokich, jednoznacznych rozliczeń polityków Zjednoczonej Prawicy, bo wiemy, że z takimi hasłami na ustach też opozycja do wyborów szła. I wiemy, że wielu wyborców takich rozliczeń oczekuje. Mam na myśli Trybunał Stanu, etc. Czy pan uważa, że to rzeczywiście trzeba zrobić, czy jednak jest zwolennikiem może nie grubej kreski, ale jednak kreski? Nie, jestem raczej po stronie zwolenników rozliczeń. Tylko, że musimy się zastanowić, czemu one mają służyć, jak one powinny być przeprowadzone. I teraz jak ja o tym wszystkim mówię, to wszyscy mówią, no to pan taki miękki, taki, prawda, gołębi tutaj jestem. Nie, wcale nie. Chodzi o to, że jeżeli ktoś popełnił nadużycia w stosunku do konstytucji i prawa, no to nie może być tak, że my przez 8 lat tolerowaliśmy stan nieodpowiedzialności konstytucyjnej, politycznej i prawnej i teraz mówimy, okej, nie było problemu, nic się nie zdarzyło, bo jakbyśmy tak powiedzieli, to znaczy, że my nie szanujemy tej konstytucji i prawa. Dlatego Trybunał Stanu w stosunku do tych, którzy przekroczyli konstytucję, czyli proces karny, no między innymi na przykład w kontekście organizacji wyborów kopertowych. Tak? To są, Jacek. No i premier Morawiecki również. Czy kwestia Pegasusa w stosunku do polityków. To też się przecież nadaje na... Jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, że za tym stali politycy, to absolutnie też się to nadaje na Trybunał Stanu. Proces karny w stosunku do tych wszystkich, którzy nadużywali władzy przez lata. Czyli mówiliśmy już chociażby o Funduszu Sprawiedliwości. I wreszcie trzecia rzecz, komisje śledcze. Przecież komisje śledcze, my mieliśmy przykład takiej, można powiedzieć, półkomisji śledczej, tej senackiej, która się zajmowała Pegasusem. Ale ona nie miała, ona gromadziła dane, informacje na bazie tego, co publicznie wiedzieliśmy, bądź to, co ofiary powiedziały. Ale komisja śledcza poświęcona dokładnie temu samemu tematowi w Sejmie miałaby możliwość przesłuchiwania świadków, miałaby możliwość wezwania byłych funkcjonariuszy czy aktualnych funkcjonariuszy, miałaby dostęp do różnych materiałów źródłowych i mogłaby doprowadzić nie tylko do wyjaśnienia sprawy, ale też do pociągnięcia do odpowiedzialności. Wybory też kopertowe by się nadawały na komisję śledczą, ale nawet ta sytuacja związana z organizacją tych ostatnich wyborów, to jak została, czy to czy one zostały
dobrze przygotowane, też należałoby porządnie wyjaśnić. Zwłaszcza mam na myśli sytuację tych komisji, które musiały 40-50 godzin, prawda, czekać na zatwierdzenie protokołów. To jest rzecz, która, o której nie powinniśmy zapominać, bo ci ludzie nie zasłużyli sobie na to, żeby ich tak traktować, za to, że służą, że w dobrym geście, prawda, postanowili służyć Rzeczypospolitej. I na koniec naszego spotkania mam dla pana bardzo ciekawe, wydaje mi się, wyniki naszej sondy, dlatego że zapytaliśmy, gdzie widzą pana w obecnym parlamencie i w ogóle w obecnej kadencji wyborcy. 3000 głosów zostało oddanych, także ten sondaż taki bardzo wydaje się reprezentatywny. Żeby był pan po prostu senatorem, za tym jest 18%. 30% widzi pana w funkcji ministra lub wiceministra. A marszałkiem Senatu chciałoby, żeby pan został 53% naszych widzów. Ja mówiłam, że lekko nie będzie. 628 tysięcy głosów to nie jest, to nie są przelewki. Coś pan ma do powiedzenia jeszcze swoim wyborcom, jakby to kamera numer 4. Kamera numer 4. Drodzy państwo, jedyne co mam do powiedzenia, to jest to bardzo ważny przekaz. Chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować za wsparcie. Chciałbym podziękować za te wszystkie spotkania, które miałem na ulicach Warszawy, ale także w tych 9 państwach, w których zdążyłem być, i traktuję moją misję jako wielkie zobowiązanie w stosunku do państwa. Zobowiązanie także, które będę wykonywał z pokorą, umiarem i wielką odpowiedzialnością. Nie będzie to łatwe zadanie dla tego nowego rządu. Nie będzie, ale my to zrobimy, tak? My to zrobimy, ponieważ ta energia, która została przekazana przez obywateli, te łzy na ulicach, ta spontaniczność, te kolejki we Wrocławiu i pod wszystkimi tymi konsulatami i punktami wyborczymi, to jest po prostu taka moc, że będziemy o tym pamiętali i będziemy cały czas wspominali ten 1 października, fale, morze, rzekę, ludzi. Nie wspomnę o wrocławskim Jagodnie. Tak, tak, właśnie mówiłem o Wrocławiu. Tak. Także nie, to jest, myślę, że dzieje się historia i po prostu nie możemy tego popsuć. I teraz jak wszystkim odpowiadam na jakieś właśnie gratulacje, czy takie wyrazy sympatii, to właśnie zawsze odpisuję. Obyśmy tego nie popsuli. Obyśmy po prostu zrealizowali to, do czego naród nas w tym momencie powołał. Obyście nie zepsuli. Adam Bodnar, bardzo dziękuję. Dziękuję senator, bardzo. Ale jak były rzecznik praw obywatelskich państwa gościem, bardzo dziękuję za to spotkanie. I na koniec, drodzy państwo, jak codziennie jeszcze szybkie łączenie z piętrem numer 3, a właściwie nie z piętrem, tylko z naszym redaktorem Janem Złotorowiczem, który z piętra numer 3 poprowadzi dla państwa raport. Janek, co u ciebie dzisiaj? Dzień dobry, Kamilo, dzień dobry państwu. No my wiadomo, no cały czas jeszcze też zajmujemy się kwestiami wyborczymi. Mocno profesorski dzisiaj skład. Siedzi tu już ze mną profesor Rafał Chwedoruk. Dzień dobry. No, znany państwu doskonale politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Wspomniał mnie na studiach. Kamila, wspomina. Wspomniał mnie pan profesor na studiach. Właśnie tutaj rozmawiamy z panem profesorem Bodnarem, że świetny ekspert, ale przypomniało mi się, jak mnie na studiach przeczołgał. No. Przeczołgał. Ale dałam radę ostatecznie. Także pozdrowienia dla pana profesora. Zaczynamy od Uniwersytetu Warszawskiego, potem będziemy łączyć się z Uniwersytetem Śląskim, bo z kolei około godziny 11 profesor Marek Migalski. Więc dwóch profesorów sobie trochę o tych wynikach wyborów będziemy rozmawiać, no bo jest o czym, no i też czy się ta koalicja składa, nie składa, jakie może mieć problemy i jakie perspektywy, więc to wszystko za chwilę, zostańcie z nami. Bardzo dziękuję. Jan Złotorowicz, jego raport już za chwilę, a my dzisiaj już kończymy Ekspres Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy. Oczywiście wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07. Spokojnego, dobrego i słonecznego, nawet jeżeli no trochę za chmurami, ale jakoś tak pięknie się oddycha dnia dla państwa. Wracamy jutro o 9:07. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam państwa jak zawsze z serca redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. No i zapowiedziany już pod koniec Ekspresu Biedrzyckiej profesor Rafał Chwedoruk. Dzień dobry panie profesorze. No, ulubiony naszego raportu ekspert w dziedzinie polityki. Daliśmy sobie trochę czasu, odpoczęliśmy, przejrzeliśmy dokładnie te wyniki, więc wszyscy teraz czekamy na to, jak pan profesor je ocenia. Więc zacznijmy od trywialnego pytania, no ale ja jako już od wieczoru wyborczego słyszałem, że wszyscy w zasadzie poza Konfederacją te wybory wygrali. Kto jest największym zwycięzcą tych wyborów? No, w oczywisty sposób jest to Platforma Obywatelska,
nie tylko dlatego, że uzyskała procentowo i w liczbach bezwzględnych lepszy rezultat niż w poprzednich wyborach, ale dlatego, że stanie się głównym podmiotem nowej koalicji rządzącej. Co więcej, w tejże koalicji bardzo łatwo obejmie funkcję nie tylko największego podmiotu, ale również podmiotu centrowego, gdzie z jednej strony będzie koalicja ludowców i ruchu Szymona Hołowni, która pewnie będzie trochę bardziej liberalna gospodarczo i trochę bardziej, czy może mniej progresywna światopoglądowo. Drugim biegunem zaś będzie lewica, bardziej prospołeczna i egalitarna w podejściu do gospodarki i polityki społecznej. No i najbardziej antyklerykalna, by dokonać pewnego skrótu myślowego spośród owych podmiotów. Wreszcie także Platforma jest zwycięzcą, dlatego że te wybory, nie tylko za sprawą nieszczęsnego referendum, miały w sobie coś plebiscytarnego. Donald Tusk mógł wrócić do poważnej polityki w Polsce wyłącznie jako uosobienie głównego nurtu kontestacji rządów PiS-u. I to się udało. W takim starciu symbolicznym zwyciężono. Na dodatek jest to kolejne starcie z cyklu od 2005 roku. No niewątpliwie tuż obok Platformy należy wymienić trzecią drogę, która podjęła wielkie ryzyko. Próg 8%, koalicja podmiotów, no jednak jakoś tam od siebie odległych, nowego ugrupowania i najbardziej klasycznej partii politycznej spośród znaczących w naszym kraju. Wynik przewyższający większość nawet najbardziej optymistycznych wskazań sondażowych dla tego podmiotu. No a z mniejszych formacji, pewnie takim niedostrzeżonym jeszcze w pełni zwycięzcą jest partia Razem, która wzmocniła swój stan posiadania i trochę także politycznie jest wzmocniona wobec innych podmiotów. Tak, no 7 posłów lewicowych i 2 senatorów, więc to jak na możliwości partii Razem to jest bardzo dużo. Tak, jak na możliwości partii, która przecież nie była w stanie samodzielnie przekraczać progu, no to oznacza, że przeprowadziła wszelkie negocjacje dotyczące układania list i kampanii wyborczej optymalnie dla siebie. No w istocie lista przegranych składa się i z Konfederacji, i z Prawa i Sprawiedliwości, które mimo wysokiego wyniku jako partia straciło nie tylko władzę, ale nawet, powiedziałbym, możliwość efektywnego paraliżowania działania nowego rządu. Natomiast najbardziej ambiwalentny w tym wszystkim jest wynik lewicy, gdzie wynik w liczbach bezwzględnych robi wrażenie, natomiast w procentach nie. W procentach trzyma się jakby mniej więcej tego przedziału, który najczęściej widać na lewicy od kilkunastu lat. To już słuchając tego pierwszego podsumowania, już mam w głowie ułożonych chyba z 10 bardziej szczegółowych pytań, więc spróbujmy może po kolei. Plebiscytowość tych wyborów. Trochę rzeczywiście mam wrażenie, może inaczej, może ja nie będę stawiał testu, tylko jednak zadawał pytania. Nie, ale jeśli dobrze rozumiem, to takie wzmożenie, ta gigantyczna frekwencja, to tak naprawdę byli ludzie, którzy głosowali za albo przeciw Prawu i Sprawiedliwości. W olbrzymim stopniu tak. Zauważmy, że z jednej strony utyskujemy na temperaturę sporu politycznego, deficyty kultury politycznej, personalne starcia. Jesteśmy niezadowoleni z upolitycznienia i upartyjnienia wielu sfer życia publicznego na pozór odległych od polityki, a jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że frekwencja zaczęła rosnąć wtedy, kiedy bipolarna tendencja polskiej polityki się umocniła, kiedy mimo wielopartyjności dualizm zdominował polski system partyjny. To przypomina trochę fenomen drugich tur wyborów prezydenckich, kiedy czujemy się jako wyborcy najlepiej, stoi naprzeciwko siebie dwóch zawodników, więc wiadomo, że rywalizacja nie będzie programowa, tylko nadal wszystko oparta na aspektach personalnych. Więc w tym sensie był to plebiscyt, a być może pewien paradoks temu towarzyszący wyraża się w tym, że w 2019 roku PiS trochę dążyło do takiej sytuacji i wygrało. Natomiast dlaczego dążyło do takiej sytuacji wtedy, gdy znalazło się w wyraźnej mniejszości,
Tego nie wiadomo. To jeden ze strategicznych błędów Prawa i Sprawiedliwości, które powinno przez całą kadencję dążyć do tego, żeby wszystko było jak najbardziej spluralizowane. A tymczasem, no właśnie, choćby referendum, choćby takie radykalne treści pojawiające się w narracji Prawa i Sprawiedliwości wiosną i latem tego roku wzmacniały tylko ten dychotomiczny wątek polskich wyborów, który musiał uderzać w PiS. Już wówczas opozycja miała bardzo wyraźną przewagę łącznie liczoną nad PiS-em. To jest rzeczywiście zastanawiające. Oczywiście zawsze człowiek jest mądry po szkodzie. Dla jednych szkoda, dla innych strata. Ja staram się na to patrzeć bez emocji i po prostu z boku. I zastanawia mnie jedno, bo nie chcę tu udawać, że jestem jakimś prorokiem, ale ja już się zastanawiałem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość... Odnosiłem takie wrażenie, że w końcówce kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość postanowiło jakby zewrzeć szeregi i tak naprawdę większość tego przekazu kierować do swojego twardego elektoratu, co wydawało mi się dziwną strategią, bo byłem przekonany, że i chyba wybory to potwierdziły, że twardy elektorat i tak twardo, nomen omen, przy PiS-ie stoi i nie trzeba dbać o jego głosy, trzeba poszukać jakichś dodatkowych głosów. Nie widziałem w ogóle jakiejś próby poszerzenia tej bazy. Ja ich nie widziałem, czy ich nie było? Jeśli było to ze strony Prawa i Sprawiedliwości intencjonalne, to znaczy, że ta partia dysponowała wiarygodnymi badaniami, które pokazywały, że nie ma już żadnych szans na pozyskiwanie wyborców takich, którzy w ogóle jeszcze mogliby zmienić zdanie, to trzeba się ratować i zapewnić mobilizację najwierniejszych, o którą też nie było łatwo. Niektóre cząstkowe wybory samorządowe w 2022 roku i na początku tego roku pokazywały, że i tutaj PiS ma jakieś tam deficyty. Więc przy przyjęciu tego założenia no, jest to jeszcze jakoś tam wyjaśnialne. Natomiast jeśli miało być to elementem kampanii wyborczej, to znaczy, że ona się pogrążyła w chaosie, bo mieliśmy wcześniej, właśnie choćby poprzez niektóre wątki referendum, próby wyjścia do wyborców mniej zainteresowanych polityką, takich, którzy przesądzili o sukcesie PiS-u poprzednio. No, jedno nie ulega wątpliwości, że po raz pierwszy od dawna kampania największej formacji polskiej prawicy była zupełnie nieudana i nie zrealizowano chyba żadnego ze swoich strategicznych celów, choć oczywiście sam w sobie wynik liczony w procentach na tle trudności sondażowych PiS-u od połowy 2022 roku, a nawet od początku kończącej się kadencji Sejmu, no, nie jest najgorszy. No tak, znaczy Prawo i Sprawiedliwości w sposób fenomenalny udało się zbudować twardy elektorat. Oczywiście, no ciężko nam teraz będzie, czy szczególnie mi, panu pewnie trochę łatwiej, zgadywać, jak dużo z tych 36, prawie 7% to jest twarde jądro, a ile to są wyborcy, tacy, nazwijmy to przypadkowi, których się udało gdzieś tam jednak wyłapać, ale zakładam, że jednak większość z tego to jest po prostu twarde jądro wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Większość tak, choć myślę, że przy tak dużej frekwencji to jest to per saldo nie tak wielka liczba. Generalnie tradycyjny elektorat prawicy to elektorat, który inspirował się do głosowania głównie kwestiami kulturowymi. No, pokrywało tam z mapami częstotliwości uczestnictwa w praktykach religijnych. Tam gdzieś też w tle były różne kwestie związane z polityką historyczną. I tenże elektorat siłą rzeczy we współczesnym społeczeństwie jakby wyczerpuje się. Indywidualizacja życia, podróże, migracje, internet i tak dalej, no, powoduje, że taki elektorat staje się niszą. Tak? Tak jak na przykład katolicyzm w katolickich krajach typu Francja czy Austria pod wieloma względami też staje się społeczną niszą. I w tym sensie prawicę czeka jakaś wielka transformacja, jeśli chce się utrzymać jako coś więcej niż taki niemalże lokalny fenomen, tak? kilku województw głównie na południowym wschodzie. Ale chyba tym, co stanowiło wspólny mianownik różnych segmentów elektoratu prawicy, był w olbrzymim stopniu czynnik pokoleniowy.
W dużym stopniu PiS stał się reprezentacją Polaków w starszym i średnio starszym wieku. No co oczywiście jest gigantycznym kapitałem politycznym, ale takim kapitałem, który jednak będzie ulegał pewnemu wyczerpaniu w toku kolejnych kampanii wyborczych. Partie o podobnych strukturach elektoratu, no choćby zwycięzcy na Słowacji, lewicowa partia Smer Roberta Fico, kompensują sobie starzenie się elektoratu, jego koncentrację w depopulujących się ośrodkach zdolnością koalicyjną. No, tutaj na Słowacji rządzić będą dwie partie lewicowe i partia, która jest odpowiednikiem naszej Ligi Polskich Rodzin. No, w przypadku PiS-u ta zdolność koalicyjna jest w zasadzie bliska zeru i stąd ten czynnik demograficzny, który już rozstrzygnął w dużym stopniu tych wyborach, będzie dalej ciężarem dla prawicy. Właśnie, bliska zeru, bo już wieczór wyborczy, jak wielu komentatorów, ekspertów, czy w mediach, jak analizowano wyniki, to zawsze zestawiano jedno. Znaczy zestawiano z jednej strony, ile głosów zebrała koalicja Trzecia Droga i Lewica, a z drugiej strony, ile zebrał PiS i Konfederacja, tak jakby wszyscy założyli, że sojusz PiS-u i Konfederacji to jest pewnik. Czy to rzeczywiście był taki pewnik? Nie, absolutnie nie był to pewnik. Sama nazwa Konfederacja akurat w tym wypadku jest dosyć adekwatna do stanu tej formacji, ponieważ to zbiór więcej niż dwóch środowisk dalekiej prawicy od libertarian po nostalgików przedwojennej endecji, których łączył trochę czynnik pokoleniowy, trochę sprzeciw wobec głównego nurtu prawicy i niewiele ponad to. Przy tym Marsz Konfederacji rozpoczął się od Janusza Korwin-Mikkego i wejścia jego komitetu do Parlamentu Europejskiego. Było takie zerwanie jeszcze dziedzictwem ruchu narodowego i postsubkulturowych środowisk z pierwszej dekady XXI stulecia. To było taki krok, powiedziałbym, ku bardziej libertariańskiemu, aniżeli narodowo-konserwatywnemu myśleniu. A skoro tak, to znaczy, że bardzo szybko Konfederacja musiała zacząć socjalizować swoich wyborców, po pierwsze w kontrze do PiS-u, a nie do Platformy. Więc bardzo trudno byłoby, mając wyborców dokonujących apologii wolnego rynku, indywidualnych wolności i tak dalej, przekonywać do sojuszu z partią powszechnie identyfikowaną jako najbardziej wspólnotowa, tradycjonalistyczna, stawiająca na silne państwo i tak dalej. Więc nie było to takie oczywiste. Natomiast oczywiście można by sobie wyobrazić różnego rodzaju scenariusze, na przykład rząd mniejszościowy PiS-u wspierany przez Konfederację. Przy tym także Konfederacja stała się w swoich najlepszych miesiącach kampanii wyborczej partią protestu. Jeśli ktoś jest partią protestu, to w naturalny sposób po pierwsze ten protest dotyczy tego, kto akurat rządzi wtedy w państwie, czyli PiS-u. Myślę, że przy jakichkolwiek innych scenariuszach wyborczych tak naprawdę Konfederacja byłaby rozrywana od wewnątrz. I tak zapewne będzie rozrywana od wewnątrz i przez z jednej strony PiS, z drugiej strony spodziewam się, że trzecią drogę, szczególnie ludowców. Dobra, właśnie za chwilę sobie porozmawiamy, kto kogo może na jakie składniki rozrywać, ale skoro jesteśmy jeszcze przy Konfederacji, chciałem się jeszcze jedną rzecz zapytać, bo zresztą pytam o to praktycznie każdego, z kim mam okazję porozmawiać. Latem gigantyczne poparcie sondażowe, sięgające nawet kilkunastu procent. Triumfalny pochód do wyborów, nagle niewiele ponad 7 punktów procentowych. Sławomir Mentzen wręcz wyszedł otwarcie, co było zaskakujące dla mnie. I wieczór wyborczy powiedział otwarcie, porażka, ponieśliśmy porażkę. Ciężko się nie zgodzić. Gdzie wyparował ten elektorat? No w istocie rzadko spotykana w polityce zdolność publicznego przyznania się do porażki. Konfederacja, gdy urosła, została na serio dostrzeżona. Dostrzeżona zarówno przez inne partie, jak i przez wyborców. Przez inne partie, co oznaczało, że PiS i Platforma po raz pierwszy od wyborów prezydenckich zaatakowały frontalnie Konfederację. Prawda? Nagłaśniały siebie jako inne niż
ta partia. No jak widać, Konfederacja nie poradziła sobie z koncentrycznym atakiem dwóch największych podmiotów. Wcześniej to głównie Lewica szukała polemiki. Ale co wydawało się być dla nich prezentem, no bo jeżeli chcą występować jako główna siła, jako główna alternatywa wobec duopolu PiS i PO, to najprościej występować jest, zobaczcie, tak nas atakują, tak się nas boją, że nas po prostu atakują na każdym kroku. Tak, tylko dlaczego wcześniej sama Konfederacja, właśnie widzę jej twarz w postaci Sławomira Mentzena, upodabniała się do partii establishmentowej. Jeśli spodziewała się, a można było się spodziewać, takiego ataku ze strony wielkich tego świata, no to nie należy wtedy chować Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna, no tylko wtedy politycy skrajni, radykalni, skandalizujący i ekscentryczni zarazem stają się atutem, prawda? Bo oni rzeczywiście, czego by nie powiedzieli, to się będą różnić od wszystkich partii. Natomiast partia pod krawatem, prawda, idąca na piwo, to nie jest do końca kontra, prawda, wobec establishmentu. Do tego dodałbym sytuację wspomnianej wcześniej partii protestu, która czerpie z danej sytuacji. Ta sytuacja może się zmienić, prawda? Tak jak kryzys zbożowy nagłaśniał kwestię ukraińską, prawda? I straty, jakie polskie rolnictwo ponosi. Asertywność władz Ukrainy w sprawach polityki historycznej, prawda? Też pokazywała słabość polskiej dyplomacji, niezdolność do zobligowania do czegokolwiek państwa, któremu Polska pomaga. No i to też siłą rzeczy napędzało. Do tego jeszcze zjawiska społeczno-ekonomiczne. W wakacje troszkę mniej myślimy o niskich zarobkach, bo wtedy wydajemy. I to nie sprzyjało Konfederacji. I wyborcy nie zniknęli, bo tak naprawdę w liczbach bezwzględnych to jest wysoki wynik, prawda? Natomiast nie skorzystała Konfederacja z dużej frekwencji. Natomiast gdzie jej potencjalni zwolennicy trafili? No odpowiedź jest być może dosyć zaskakująca, ale po pierwsze do Platformy Obywatelskiej, której bardzo przybyło wśród młodych ludzi. Już to ciekawe, bo najczęściej słyszałem, że skorzystała na tym trzecia droga. To po drugie jak najbardziej, prawda? Zresztą nieprzypadkowo politycy trzeciej drogi, ludowcy i politycy spod znaku Szymona Hołowni nasilili taką libertariańską retorykę w podejściu do gospodarki. Zresztą na wieczorze wyborczym jeszcze Szymon Hołownia. Tak, że koniec z rozdawnictwem. Tak, jednoznacznie to zaznaczył, więc jak najbardziej tutaj te części. To w ogóle ludowcy w ostatnich wyborach 2019 roku czy samorządowych skorzystali, jeśli to jest dobre słowo, z poparcia wielu wyborców Platformy Obywatelskiej i mieli dość wysokie poparcie na przykład wśród ludzi w średnim wieku. Natomiast teraz rzeczywiście to uległo zmianie na korzyść tej formacji, więc obok Platformy, gdzie też oś rynkowa, prawda, ewidentnie wskazywała. No więc w skrócie, wielu wyborców przyjrzało się Konfederacji i zamiast partii ultraliberalnej dostrzegli polityków ultrakonserwatywnych w tle. Trochę zachowując wszelkie proporcje, jak niegdyś z Januszem Palikotem, prawda, który startował z hasłami ultraliberalnymi, a wokół niego pojawili się politycy i polityczki lewicy. To dla wielu młodych ludzi mogło być nie do końca zrozumiałe. Więc w tym przypadku można powiedzieć, że to PiS troszeczkę padł od własnej broni. To znaczy chciał koalicji z Konfederacją, a jednocześnie w obronie spoistości swojego elektoratu i własnego poparcia musiał ją atakować. Znaczy ja w ogóle mam wrażenie takie, że PiS, ciężko to nazwać mi inaczej, tak jakby sam rzucał sobie kłody pod nogi. No bo z jednej strony, tak jak rozmawialiśmy, starał się za wszelką cenę zmobilizować przede wszystkim swój twardy elektorat. Tak jakby rzeczywiście, znaczy dobrze wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze miało bardzo dobrze przebadaną sytuację, jakby wiedziało, jakie są nastroje i w dużej mierze wygrywało wybory dzięki temu, że miało świetnie zdiagnozowane nastroje społeczne i po prostu na nie odpowiadało. Więc teraz mam wrażenie, jeżeli tak samo było w tym wypadku, to znaczy, że jakby wyczuli, że nie ma co szukać gdziekolwiek dalej, tylko trzeba zewrzeć szeregi. No ale im bardziej zwierali szeregi, to tym bardziej ten przekaz musiał być radykalny, taki twardy, ostro, że tak powiem, pisowski. A i on był ostrzejszy, i on był radykalniejszy, tym bardziej mobilizowali się przeciwnicy PiSu. Mhm. No trochę to przypominało wybory prezydenckie w Warszawie ostatnie, kiedy wypowiedzi dotyczące kwestii europejskich w wykonaniu polityków prawicy spowodowały
niesygnalizowaną do końca przez sondaże skalę mobilizacji wokół Rafała Trzaskowskiego. No i teraz troszeczkę zaszło w skali całego kraju. Warto zwrócić uwagę, że może z wyjątkiem propozycji 800+, w zasadzie wszystko inne, co Prawo i Sprawiedliwość w tym roku kalendarzowym przedstawiało, no może jeszcze emerytury stażowe są, ale one nie dotyczą wielkiej grupy ludzi. Tak. Wszystko inne służyło bipolaryzacji. No. Więc znów możemy zadać pytanie, czy było to działanie świadome, czy nie. W 2011 roku było zupełnie jasne, że Platforma wygra z PiS-em wybory. PiS bardzo zaostrzył wtedy przekaz. Wydawało się to też dysfunkcjonalne, ale miało ten sens, że ta partia wiedziała, że zostanie od wewnątrz jakby zaatakowana, że będą próby rozłamów, prawda, zarówno przez bardziej umiarkowanych, jak i przez bardziej radykalnych polityków i uratowała swoje istnienie i spoistość. Więc być może teraz tam postawiono podobną diagnozę i to było świadome, prawda? Przegramy, ale uratujemy zwartą partię. Natomiast jeśli to rzeczywiście była kampania wyborcza, no to raczej powiedziałbym, przypominałoby start w slalomie gigancie narciarza amatora, który pierwszy raz w życiu założył narty na siebie, no bo sprawiało wrażenie olbrzymiego chaosu, czego najlepszą puentą jest kwestia referendum. Ona miała coś zmieniać, a w zasadzie nie była do końca nagłaśniana. Właśnie, w ostatnich tygodniach przez obóz rządzący. Odniosłem wręcz wrażenie, że ktoś musiał dojść do wniosku, że jednak to referendum było błędem i najlepiej udawać, że ono się nie odbywa. Natomiast to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to ja byłem w zasadzie przekonany, że referendum uzyska, szczególnie przy wysokiej frekwencji, że im wyższa będzie frekwencja, tym w zasadzie pewnikiem było, że referendum będzie ważne. Bo jakby zakładałem, że obywatele są w Polsce raczej leniwi, raczej niezorientowani, nie będą wiedzieli, że trzeba wykonać dodatkowy krok pod tytułem muszę zgłosić otwarcie, że nie chcę tej karty kazać odnotować ten fakt. A nawet jeśli będą wiedzieli, nie będą mieli ochoty tego robić. Tymczasem jednak to zrobili. To jakby, tak jakby nasze społeczeństwo obywatelskie się poprawiło. Znaczy, pamiętajmy, że opozycja dysponowała olbrzymią przewagą konkurencyjną nad PiS-em. Szczególna koncentracja wyborców opozycji dotyczy grup społecznych o wyższych cenzusach wykształcenia w porównaniu do elektoratu prawicy, dość dużej świadomości zainteresowaniu polityką i życiem publicznym, a nader wszystko są to konsumenci jakby mediów, wszelkich mediów, prawda, internetu, gazet, telewizji, radia i tak dalej. Więc to odegrało tutaj fundamentalną rolę. Po drugie, no referendum, żeby przyciągnąć uwagę, musi dotyczyć czegoś, co łatwo się wpasowuje w codzienne doświadczenie wielkich grup społecznych. Tymczasem te tematy, w niektórych wypadkach rzeczywiście były bardzo istotne, ale 20, 30 czy 40 lat temu, prawda? Naprawdę świetnie byłoby, gdyby referendum na temat prywatyzacji przeprowadzono w Polsce w latach 90. W 89 roku. Tak, czy w 89 roku. Co do migracji, prawda? No bo już jak wchodziliśmy do Unii, prawda? Czy przy pierwszych problemach tym ujawniających się we współczesnej Europie, żeby jakieś kierunki polityki migracyjnej pomóc politykom wyznaczyć. No ale jaki sens ma to dzisiaj, jeśli mamy migrację, choćby po doświadczeniu napływu ludności z Ukrainy, także w kontekście tego, że widzimy problemy demograficzne na rynku pracy i tak dalej. Więc w tym sensie było to przygotowanie się do wojen, które już dawno temu były, prawda? To tak jakby ktoś, prawda, to tak jak Francja w 1939-1940 roku była świetnie przygotowana do pierwszej wojny światowej, ale już nie do drugiej. Czyli cały czas musimy, skazani jesteśmy na to, że musimy spróbować zrozumieć, co takiego PiS, jaki PiS miał plan i czy w związku z tym ten plan udało się zrealizować. To jest ciekawe, jest to, co pan powiedział, że być może było zresztą już podobnie jak w 2011 roku, że jakby pogodzili się z tym, że będą musieli oddać władzę i po prostu trzeba zagwarantować jedność klubu. Tak jak popatrzymy sobie na wyniki kandydatów Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski, to jedność Zjednoczonej Prawicy jest zagwarantowana.
Oczywiście nic nie jest zagwarantowane, natomiast nasz system partyjny jest bardzo stabilny. Obywatele i obywatelki są przyzwyczajeni do głównych partii politycznych, łatwo identyfikują się z którąś z osi podziałów. Wreszcie także bariery w postaci progów dla małych partii, sposób finansowania normalny jakby w skali europejskiej partii politycznych z budżetu, no czyni te główne podmioty bardzo, bardzo silnymi, nieporównywalnie silniejszymi niż główni gracze sprzed 20 czy 30 lat w polskiej polityce. No i nie jest tak łatwo wyprowadzić się z domu rodzinnego, założyć własną partię. To się rzadko zdarza. No nawet kasus Szymona Hołowni niewątpliwie bardzo profesjonalnie prowadzonego podmiotu politycznego, prawda, jeśli chodzi o specjalistów od marketingu, zdołał przetrwać trudny okres. No też ostatecznie jednak znalazł się w Sejmie we współpracy z wielką partią polityczną, jaką wciąż najstarszą polską partią. Wciąż struktury organizacyjne robią wrażenie na tle innych partii. Więc oczywiście wszystko by nie zależało od sondaży, od wyników wyborów samorządowych i tak dalej. Zbigniew Ziobro oczywiście może próbować dryfować w stronę Konfederacji, czy rozgrywać kwestię tego, że obok PiSu istnieje też Konfederacja. Natomiast pytanie, czy to będzie miało jakiekolwiek polityczne znaczenie w sytuacji, w której będzie istniał. Względnie zwarty rząd liberalno-lewicowy, tak dokonując pewnego skrótu myślowego, można go określić, no to dwie prawicowe opozycje wobec niego nic nie zmienią. Znaczy, w dalszym ciągu Zbigniew Ziobro będzie borykał się z problemem tego, że jest identyfikowany z PiS-em. Mimo, że od wielu lat de jure nie jest członkiem tej partii, więc ja bym się spodziewał raczej rywalizacji wewnętrznej, konkurencji i tak dalej. A jeśli nie będzie jakiegoś zasadniczego tąpnięcia sondażowego, który zagrażałby przyszłości, to nie widzę zbytnio przestrzeni dla takiego spektakularnego rozłamu. Zresztą raz już Zbigniew Ziobro próbował takiej drogi, no i skończyło się polityczną kanossą, prawda? Raczej będzie przykuwał uwagę jako ktoś, kto będzie potencjalnym źródłem niepokojów i różnic wewnętrznych na prawicy. Dysydent w obrębie wielkiej formacji. To jest najlepszy status, jaki polityk w oczach opinii publicznej i elektoratu w Polsce może mieć, prawda? Ktoś, kto nie zawsze będzie antyszambrował kierownictwu, ale nie będzie odchodził z tej formacji. Zwłaszcza, że wybory samorządowe no, chyba nie dawałyby kasus Rzeszowa, czy też wybory prezydenckie pokazuje, nie dawałyby suwerennej Polsce na tym etapie jeszcze większych szans. Tak, tu zresztą ja już od niedzieli czytam, słyszę, widzę i oglądam różnego rodzaju teorie, pomysły, często podyktowane nadzieją, często podparte jakąś wiedzą i doświadczeniem, czy ekspercką analizą, a propos tego właśnie, kto się może rozpaść, kto może odejść, kto może się podzielić, co się może dziać. Też odnoszę trochę wrażenie, że po 8 latach takich bardzo spójnych jednak, mimo wszystko jednolitych rządów, tak jakby się wszyscy komentatorzy nagle stęsknili za tą taką polityczną nawalanką, to ja wcale się nie stęskniłem. Rzekłbym, to jest tak bardzo polskie. W latach 90. wszyscy chcieliśmy mieć stabilny system partyjny, jak na Zachodzie, żeby się nie zmieniało, żebyśmy wiedzieli, na kogo i w imię czego głosujemy, a tak ciągły chaos. Sam sobie wtedy żartowałem, że spieszmy się kochać partię tak szybko odchodzą. No to kiedy doczekaliśmy się jednej z najstabilniejszych demokracji parlamentarnych w Europie, to gdzieś tam podświadomie jesteśmy niezadowoleni, że się nic nie dzieje. Czekamy. I raczej się niewiele będzie działo ze względu na wybory samorządowe. Znaczy każdy będzie się bał teraz zachwiać gdzieś tym stabilnym układem, tylko w ramach niego ukraść jak najwięcej. Ale, bo chciałbym jeszcze, żebyśmy... No dla Konfederacji skądinąd będzie największe wyzwanie, jeśli chodzi o parlamentarne formacje. No tak, no bo oni de facto w samorządach nie istnieją i muszą, jeżeli chcą przetrwać, muszą zaistnieć. Tak, jeśli nie przejdą tego testu, jeśli nie wejdą do przynajmniej kilku sejmików województw, nie wejdą do niektórych rad dużych czy średnich miast, to mówiąc brutalnie, zostaną politycznie rozparcelowani. Co daje, żebyśmy jeszcze na koniec porozmawiali trochę o Donaldzie Tusku. Zostało nam niewiele czasu, no ale spróbujemy. Wydaje się to być polityk w świetnej dla siebie sytuacji. Ja nie mówię o wynikach wyborów. Ja mówię o czymś, o tym pan profesor już mówił. Dostanie pewnie w końcu zadanie utworzenia rządu, który pan tu skrótem myślowym nazwał liberalno-lewicowym. Fakt. Skrót myślowy, ale dobra, trzymajmy się go.
I on będzie w o tyle wygodnej sytuacji, że tak, wszystkie obietnice liberalne, których nie spełni, będzie mógł tłumaczyć tym, no, że mam przecież lewicowców, których nie mogę, bo jak oni odejdą, to PiS przejmie władzę. Wszystkie obietnice lewicowe będzie mógł tłumaczyć ich niespełnianie, no, no ale przecież mamy liberałów, mamy konserwatystów, jak oni odejdą, to PiS przejmie władzę. Wychodzi na to, że największym wyzwaniem dla Donalda Tuska będzie, żeby jak najmniej robić, żeby utrzymać jedność tego rządu. Nie sądzę, żeby były z tym wielkie problemy. Choćby dlatego, że no właśnie wybory samorządowe będą ograniczały. Ja przepraszam, bo jedna rzecz, która mnie... Bo w jednej sprawie widzę problem. Bo oczywiście nikt się nie będzie zabijał o szczegóły programowe, szczególnie w tej sytuacji. Szczególnie, że wszyscy dostali... Wszyscy, wiem, bo rozmawiałem z reprezentantami kilku różnych. Tak? Wszyscy mówią tak, dostaliśmy czytelny sygnał od wyborców. Chcemy jedności, chcemy zgody, chcemy waszego wspólnego rządu. Nikt się nie będzie na tym etapie wyłamywał. No ale już wieczór wyborczy exit pole pokazały, że bardzo duża grupa, bo 20 parę procent osób pytane, jaka była ich motywacja w głosowaniu, wskazywały aborcję. Mieliśmy marsz, czarne protesty, gigantyczny zryw. To jest zryw, któremu Koalicja Obywatelska i Donald Tusk zawdzięczają między innymi. To nie, oczywiście, że to nie jest to, że to sprawiło i tak dalej, to był jeden z bardzo ważnych czynników. Jakoś będzie trzeba kwestię aborcji zaadresować. I tu wydaje mi się, że właśnie najprościej będzie, tłumacząc, no nic w tej sprawie nie możemy zrobić, no bo jak pójdziemy w jedną stronę, to się obrazi Kosiniak-Kamysz i Hołownia, jak pójdziemy w drugą stronę, to się obrazi Lewica. Ja myślę, że akurat ta sprawa jest nie do uniknięcia. A skoro odegrała strategiczną rolę w ogóle zmianie preferencji wyborczych jeszcze na długo przed tymi wyborami. Ludowcy to partia, która nigdy nie wymuszała dyscypliny w kwestiach światopoglądowych. Myślę, że dzisiejszy prezes pewnie jest jednym z bardziej konserwatywnych w dziejach ruchu ludowego w tych kwestiach światopoglądowych. Na początku transformacji ustrojowej jednym z symboli ruchu ludowego był ówczesny marszałek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz, no, zajmujący się zresztą także i naukowo, prawda, problemami, no, mający zdecydowanie takie lewicujące poglądy w kwestiach światopoglądowych. Ruch Szymona Hołowni z kolei to ruch, który dostał głosy wielu młodych ludzi, wśród których odsetek postaw odrzucających represyjność ustawodawstwa antyaborcyjnego jest z natury bardzo wysoki. Myślę, że tutaj jednak perspektywy znalezienia większości będą, być może także nie wszyscy posłowie Konfederacji, znając poglądy swoich wyborców, będą konsekwentnie trwali przy takim ultrakonserwatywnym stanowisku. No a wybory samorządowe i perspektywa dodatkowej mobilizacji na te wybory, które no jednak troszkę mniej zawsze wzbudzały zainteresowanie po stronie Platformy i może Lewicy, raczej ułatwi niż utrudni. Zresztą ten argument, którym pozwalam sobie nieraz operować, jest tutaj, jak sądzę, bardzo czytelny. Poza mini krajami jak Malta czy Liechtenstein, wszędzie w Europie ustawodawstwo dotyczące przerwania ciąży jest po prostu dużo bardziej liberalne niż w Polsce. No nie da rady być Salwadorem, a w tej części świata, w której Polska się znajduje, jeszcze w Europie niemal bez granic, mimo różnych trudnych sytuacji. Natomiast oczywiście napięć będzie bardzo dużo, dlatego że wyborcy opozycji są bardzo różni, że głosowały na nią wielkie grupy społeczne, często odległe od siebie, co może łączyć wielkiego biznesmena, gracza giełdowego, na przykład z nauczycielem. A w zasadzie nic, poza taką warstwą symboliczną i tak dalej. Co może łączyć mieszkańca prawosławnej wioski na południu Podlaskiego z mieszkańcem luksusowej willi w Sopocie? A? I analogicznie też światopoglądowo od postaw bardziej neutralnych ku postawom takim wyraziście progresywnym w tej materii. No i oczywiście różne grupy nacisku, grupy lobbystyczne, które postawiły jakby na opozycję, też będą domagały się realizacji różnych rzeczy, więc będzie to bardzo, bardzo skomplikowana układanka. No i to jest w jakimś sensie pytanie do Platformy, to znaczy, czy chce być akcją wyborczą Solidarność, czy Margaret Thatcher a la Polonaise,
czy bardziej niemiecką CDU, która jest zdolna do godzenia bardzo różnych interesów społecznych. To jest pytanie, na które musimy poczekać. Jakby czas pokaże, czasem to lubię w swoich programach powtarzać. I dlatego cieszę się, bo będziemy mieli okazję, zobaczymy, czy szybko. My się szybko zobaczymy, tak czy inaczej, bo dzieje się dużo i dzieje się szybko, ale prędzej czy później też myślę, że usiądziemy tutaj przy tym stole i znajdziemy odpowiedź na pytanie. Znaczy ona przyjdzie, wtedy sobie to przeanalizujemy. Profesor Rafał Chwedorok. Dziękuję bardzo. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za wizytę, za rozmowę. Jak zwykle przyjemność. A za chwilę łączymy się z Śląskiem. Tam już czeka na nas profesor Marek Migalski. Zobaczymy, jak on analizuje sytuację, jaka jest jego opinia tego, co wydarzyło się w Polsce dzieje się w Polsce już od ostatnich kilku dni. Też czekam bardzo na tą analizę niecierpliwie. Zostańcie z nami. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. Były nas miliony na ulicach, na spotkaniach i dzisiaj przy urnach wyborczych. Wszystkim wyborczyniom, wyborcom serdeczne dzięki. Daliście wielką rzecz sobie, Polsce, swoim rodzinom. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam co żadnej wątpliwości, że ten dzień przejdzie do historii Polski jako dzień jasny, jako dzień, który otwiera nową epokę, odrodzenie naszej Rzeczpospolitej. To jest program Raport. Ja się nazywam Jan Złotorowicz. W drugiej części łączymy się z panem profesorem Markiem Migalskim, politologiem z Uniwersytetu Śląskiego. Mam nadzieję, że się... widzimy się jeszcze, zaraz sprawdzimy, czy się słyszymy. Dzień dobry, panie profesorze. Dziękuję za zaproszenie. Panie profesorze, ja czekałem niecierpliwie na naszą rozmowę, bo już w zasadzie chyba dzień już po wyborach czytałem pańską analizę tego, co się wydarzyło. Miałem okazję między innymi o tym przed chwilą rozmawiać z profesorem Chwedorukiem. Rzeczywiście od lat, jak były kłótnie, awantury, spory polityczne, słyszeliśmy, że politycy nie powinni się tak kłócić, bo to zniechęca ludzi do wyborów. No, tymczasem temperatura politycznego sporu sięga zenitu, a w niedzielę mieliśmy rekordową frekwencję. No to jak to jest? Spór zniechęca? Wygląda na to, że jednak zachęca. Nim odpowiem na to pytanie, to jednak muszę pana obalić pod ogromnym wrażeniem tego, że nie wybuchnął pan śmiechem w momencie, w którym mój polityk powiedział, że Kosiniak-Kamysz jest konserwatywnym prezesem PSL-u w historii tego stronnictwa. I to mówiąc szczerze, jest uznanie, że Kosiniak jest bardziej konserwatywny niż Pawlak na przykład, prawda, Piechociński, Wojciech, no to jednak jest, powiedziałbym, ryzykowna teza, no a pan to z kamienną twarzą i za to ma pan mój absolutny szacunek. Też dlatego lubię mieć różnych gości, żeby mieć różną perspektywę i cieszę się, że pan swoją nam szybko przedstawił. Ja chętnie też temat bym pociągnął, tylko myślę, że... Ale dobra, mamy sporo czasu, więc zdążymy, mam nadzieję, o wszystkim porozmawiać. Jasne. Odpowiadam zdanie. Rzeczywiście od lat powtarzam, co wydaje mi się banalne, chociaż moi koledzy z branży twierdzą do odwrotnego. Znaczy, zawsze widzę ich taki biadomych mówiących o tym, że te kłótnie gorszące, te sceny, ta brutalność, te wyzwania, że to wszystko ruszy wyborców od aktu głosowania i to zakończy się niską frekwencją. Po prostu nic na tych moich kolegów i koleżanek nie działa otrzeźwiająco. Żadna praktyka od wielu lat, od 2005 roku frekwencja prawie systematycznie wzrasta z wyborów na wybory, dlatego między innymi, że zwiększa się brutalność polityki. Mówiąc krótko, im brutalniej, tym ludzie są bardziej pobudzeni, bardziej rozemocjonowani, bardziej zaangażowani i oczywiście oni sami będą twierdzić, że chcieliby merytoryczną dyskusję, no ale sam pan wie, powie każdy dziennikarz, że czytelnicy czy słuchacze zawsze mówią, że są merytoryczne, natomiast przełączają się dokładnie na debaty, w których jest pyskówka i to jest trochę tak jak z moją deklaracją, że uwielbiam wszystkie dramaty psychologii,
a tak naprawdę lubimy sobie pooglądać po prostu thrillery czy strzelaniny. To jest z zachowaniami wyborczymi. Mówiąc krótko, jest absolutny mit, że realność kampanii wyborczej prowadzi obniżenia frekwencji wyborczej. Dokładnie odwrotnie. Dobra, czyli mieliśmy tą gigantyczną frekwencję. W pańskiej ocenie, komu ona pomogła najbardziej? Bo ja sam się na tym zastanawiam. Oczywiście, prosta odpowiedź jest taka opozycji. No ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość po 8 latach rządzenia cały czas jest numerem jeden i cały czas ma olbrzymie poparcie. Czy też może to wcale nie jest tak olbrzymie poparcie, jak nas chociażby przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapewniają? Musiałbym to obliczyć, ale jestem na 99% pewny, że prawo w tych wyborach zostało w liczbach bezwzględnie mniej głosów niż przy 4 laty. Pomimo, bo wtedy była 62% i PiS dostało 40 z groszami. Teraz dostało, nie tylko, znaczy, bo obniżyło to wobec tego, natomiast w przypadku wzrost o kilka. Więc to nie jest banalna konstatacja. Panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale niestety mamy jakieś problemy z połączeniem, co też nam już ludzie tu na czacie sygnalizują. A pan mówi ciekawe rzeczy, a ludzie nie mają okazji tego posłuchać. Dlatego spróbujemy puścić chwilę etiudy filmowej i nasza ekipa techniczna spróbuje odtworzyć to połączenie. No bo chciałbym, żeby ludzie mieli możliwość wysłuchania tego, co pan ma do powiedzenia. Więc naprawdę zostańcie z nami, dosłownie za chwilę wrócimy i mam nadzieję, że będziemy wszyscy mogli doskonale słyszeć to, co pan profesor ma nam do powiedzenia. W 3 milionach, ale przy tej frekwencji chyba ta liczba jest dużo, dużo, dużo wyższa. Jeszcze raz serdecznie wam dziękujemy. Idziemy dalej! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga, 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 trzecia droga. Dzięki. Piąteczka na finał? Na piąteczkę. Ostatnia piąteczka tego wieczoru. Wielkie brawa. Szymon tu. Zwracam się z gorącym apelem do pana prezydenta. Ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Także prosiłbym bardzo pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili. Ale jak wiadomo, to prezydent konstytucyjnie odpowiada za ten proces przekazania władzy. Panie prezydencie, ludzie czekają, choćby nauczyciele, na te 30% podwyżki czy sfera budżetowa. Szybkie decyzje oznaczają także takie poczucie ulgi i satysfakcji dla tych, którzy na tę zmianę czekali. No czujemy, że zmieniła się na moment, myślę, że na dłużej, pogoda. Niezależnie od pory roku, dzisiaj w Warszawie jest czyste powietrze. Czujemy, że coś bardzo dobrego nam się zdarzyło. Dzięki wam, dzięki milionom Polek i Polaków, którzy oddali głos. Często te słowa powtarzałem, dzisiaj brzmią one mocno jak nigdy dotąd. Szczęśliwej Polski już czas. No, czekałem niecierpliwie, żeby do państwa wrócić, nie tylko dlatego, że mi tu odliczali, ale też dlatego, że mam nadzieję, że teraz już będziemy mogli się lepiej słyszeć. Halo, panie profesorze, czy się słyszymy? Ja pana słyszę, mam nadzieję, że państwo mnie też. No to są uroki mieszkania na wsi. Ale to są też uroki, zazdroszczę, ale to są też uroki programu na żywo, bywa. Ja wiem, że pan nie ma dużo czasu, więc ja się nie rozgaduję. No to jak to jest? Komu ta frekwencja pomogła najbardziej? To nie jest banalna konstatacja, którą pan poczynił, że to jednak opozycji. No po prostu PiS dostało nawet w liczbach bezwzględnych mniejszą liczbę głosów niż przed 4 laty. Natomiast Platforma czy Koalicja Obywatelska w liczbach i bezwzględnych i oczywiście procentowo dostała więcej. Wobec tego absolutnie uprawnionym wnioskiem jest to, że frekwencja zadziałała absolutnie na korzyść Koalicji Obywatelskiej.
przeciwko PiS-owi i przeciwko Konfederacji. Również w jakimś sensie przeciwko Lewicy, ponieważ ten wynik Lewicy też jest rozczarowywujący. I ona też dostała mniej głosów w liczbach bezwzględnych niż 4 lata temu. Nie tylko mniej w sensie procentu. Więc tak, wniosek jest jasny. Wysoka frekwencja wyborcza wbrew intencjom PiS-u przyniosła korzyść Platformy Obywatelskiej i trzeciej drodze, jeśli można tutaj dołączyć jeszcze to drugie ugrupowanie. Właśnie, intencją PiS-u. Ja też odniosłem takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość robi co może, żeby z nich, jakby czuje, że może liczyć tylko na swój twardy elektorat w tych wyborach, w związku z tym stara się zniechęcić wszystkich innych do pójścia na wybory. Czy ja trafnie to diagnozowałem, czy też coś innego się działo w tej kampanii? Rzeczywiście PiS próbowało w tej kampanii przede wszystkim pobudzić swój twardy elektorat, albo inaczej zachęcić elektorat, który poszedł w 2019 roku do wyborów, do tego, żeby zrobił to teraz ponownie. I to się nie udało. Nie tylko nie zyskał nowych wyborców, ale jeszcze stracił tych, którzy przed 4 laty obdarzyli go zaufaniem. Natomiast sztuka odwrotna, czyli właśnie pobudzenie nie tylko własnych, czyli zmobilizowanie nie tylko własnych wyborców, ale znalezienie innych wyborców, innego elektoratu, i zmuszenie, czy zachęcenie go do pójścia do wyborów, to się udało przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej. W tym znaczeniu to wzmożenie, ta wysoka frekwencja po prostu zadziałała na korzyść Platformy. I tu przede wszystkim wszyscy ci, którzy widzą tę nową zmianę z radością, powinni podziękować jednej grupie społecznej, a mianowicie młodym. Ja oczywiście tam najwyższa frekwencja wyborcza była w grupie mojej, czyli w grupie 50-59, więc też możemy przyjmować gratulacje. Osób statecznie dojrzałych, tak, gratulujemy. Tak jest, lubię tę właśnie kategoryzację. Natomiast wszyscy ci, którzy witają właśnie tę zmianę, tę alternację władzy z radością, powinni przede wszystkim podziękować jednocześnie, czyli młodym. To oni naprawdę w tej grupie społecznej wzrost był w stosunku do poprzednich wyborów zdecydowanie największy. I to skoro jesteśmy przy młodych wyborcach, to od razu, ja mam prostą sytuację, bo ja w zasadzie od niedzieli mogę zadawać te same pytania, muszę tylko zmieniać gości, żeby poznawać nowe perspektywy. Skoro masa młodych poszła na wybory, a wiecznie słyszeliśmy, że młodzi wyborcy, szczególnie młodzi mężczyźni, to jest ta kategoria, która najchętniej będzie głosowała na Konfederację, to w pańskiej ocenie, co takiego się stało, że Konfederacja stopniała z tych kilkunastu procent latem do 7% z haczykiem w wyborczą niedzielę? Jest 5 przyczyn. Spróbuję je wymienić i jakoś tam krótko opisać. Pierwsza to są listy. Czyli po prostu te listy były dramatycznie słabe i nie chodzi tylko o to, że myśmy tam znaleźli szurów, wariatów, zwolenników Hitlera i innych teorii spiskowych, tylko wśród tych 960 osób, które każdy komitet musiał wystawić, listy Konfederacji były po prostu zapełnione no-name'ami, nikim, po prostu ludźmi, którzy nie mają żadnej wagi społecznej. I to jest na przykład w przeciwieństwie do trzeciej drogi, czy przede wszystkim chodzi tutaj o PSL. Dlaczego PSL ma zawsze niskie notowania w sondażach, a później jednak przechodzi próg? Dlatego, że tych 960 kandydatów PSL-u to są lokalni przedsiębiorcy, to jest wójt, to jest szefowa koła gospodyń wiejskich, szef straży pożarnej w gminie, czyli ludzie, którzy przynoszą do tej listy, przynoszą do tej partii dodatkowe głosy, są wartością dodaną. I to nie zadziałało w przypadku Konfederacji. Druga rzecz to jest po prostu to, że Mentzen okazał się dzieciakiem. On na początku wzbudzał zainteresowanie, ale później okazało się, że ci, którzy przyszli do Konfederacji na wiosnę, czyli tacy rozczarowani przedsiębiorcy, ludzie, którzy po prostu chcieli troszeczkę liberalnego rozsądku, otóż oni się w pewnym rozczarowali facetem, który po prostu popisuje się tym, że potrafi wypić 5 piw w czasie jednego spotkania. I no, Mentzen okazał się jednak politykiem tiktokowym. Trzecia rzecz to jest z kolei strategia PiSu i Platformy. Znaczy oni zrozumieli, jak można rozebrać Konfederację i PiS uruchomił swój antyukraiński przede wszystkim komunikat, zarówno w retoryce, jak niestety w praktyce politycznej. Mhm. I o ile Konfederacja była jedynym ugrupowaniem trwale antyukraińskim od początku wybuchu wojny, o tyle przez długi czas PiS zachowało się przyzwoicie, ale później dla zysków politycznych uznało, że warto tutaj powalczyć o ten poszerzający się elektorat antyukraiński. I to była strategia PiSu, która obniżyła notowania Konfederacji.
Konfederacji. Natomiast ze strony Platformy i, bardzo ważne, Trzeciej Drogi, z kolei powróciły takie elementy liberalne, zwłaszcza ze strony Hołowni. To na przykład, myślę, że zasługi Ryszarda Petru są nie do przecenienia. Czyli jak gdyby ci liberalni wyborcy, tacy poważni liberalni wyborcy, którzy na wiosnę uznali, że Konfederacja jest czymś sensownym, po pewnym czasie uznali również, że znajdą tych wyrazicieli swoich liberalnych poglądów właśnie na powrót w Platformie Obywatelskiej i w Trzeciej Drodze. Więc to wskazałbym te kilka, no i może ostatnia rzecz już bardzo króciutko, to są pieniądze. No każdy, kto przechadzał się polskimi miastami w przeddzień wyborów, widział, że po prostu plakaty Konfederacji ginęły w morzu plakatów i banerów Platformy Obywatelskiej, PiSu czy nawet Lewicy. No tak, no to mamy na szybko i dosyć dokładnie, pomimo że szybko to dokładnie przeanalizowano sytuację w Konfederacji. Częściowo ten wątek się już pojawił, ale to ja już od razu dopytuję, na szybciutko. W odwrotnej zupełnie sytuacji była Trzecia Droga. Topniała, pojawiły się, jeszcze sobie dodatkowo postawili wysoko poprzeczkę, bo na 8 punktach procentowych udało im się odbić i zawaham się powiedzieć, ich wynik jest fenomenalny. On jest absolutnie zaskakujący. Ja nie znam żadnego komentatora, który by dawał im rzeczywiście 14,5%. Sam uważałem, że oni mogą mieć w ogóle problem z przekroczeniem progu, że 10% to będzie dobrze. Rozumiem, że chodzi panu o wytłumaczenie, jak to się stało. Po części wytłumaczyłem, czyli to jest jak gdyby odbicie liberalnego wyborcy Konfederacji. Przypomnę, że tylko Hołownia i po części Kosiniak-Kamysz mówili o tym, że pomysł 800+ to nie jest dobry pomysł. Hołownia po prostu mówił, że tego nie chce, natomiast Kosiniak mówił o tym, że tak, ale tylko dla pracujących. Więc to jak gdyby dało szansę pozyskania tych wyborców liberalnych. Druga rzecz, o której też wspomniałem, to są po prostu silne listy, zwłaszcza PSL-u. To po prostu tam było na kogo głosować. Tam było pełno ludzi o takim własnym dorobku społecznym. I trzecia rzecz, na którą zwrócił mu uwagę, ale to też jak gdyby inni komentatorzy zwracali na to uwagę, znaczy to, że Szymon Hołownia okazał się fantastyczny, jeśli tak można powiedzieć, w tej pseudodebacie w telewizji rządowej. Odnalazł się w tym kabaretowym, zresztą to fajnie skomentował, że on robił w programach rozrywkowych przez kilkanaście lat jako dziennikarz, więc się odnalazł w tym formacie, a wiemy, że tam się akurat Donald Tusk nie odnalazł, więc myślę, że to był też taki element, który mógł przydać Trzeciej Drodze jeden, może dwa punkty procentowe. Aż żałuję, bo patrzę na zegarek, ja widzę, że już zbliża się ten moment, w którym obiecałem, że pana puszczę. Aż... Może pan jeszcze zadać jedno pytanie. To super, bo mam jeszcze, jedno, mam nadzieję, że mądre pytanie. Dobra, no to mamy sytuację taką, w której opozycja zebrała wyborców od tych takich liberalnych, też często mocno liberalnych, którzy chcieli wcześniej głosować na Konfederację, po wręcz mocno lewicowych wyborców Razem. Teraz trzeba tego skleić rząd, co na pierwszy, to jest zadanie dla Donalda Tuska. Na pierwszy rzut oka zadanie niemożliwe, ale tak jak już rozmawiałem przed chwilą z profesorem Chwedorkiem, z drugiej strony Donald Tusk jest w komfortowej sytuacji, bo wszystko może zawsze tłumaczyć tym, że musi odpowiadać na bardzo różne zapotrzebowania. Nie zrobię radykalnych cięć, bo Razem się obrazi i wyjdzie z rządu. Nie zrobię radykalnego rozdawnictwa, bo Petru się obrazi i wyjdzie z rządu. Więc może on pięknie balansować. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, tak. Pytanie ja tylko... rozumiem, że chce pan, żeby to rozwinął, tak? Nie, 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 już jakby... Znaczy to, nie ma problemu. Rzeczywiście tak jest, jak pan opisał. Na przykład kwestia aborcji, prawda? Od razu. Znaczy obiecała to Lewica, co jest jasne. Obiecał to Donald Tusk, natomiast to PSL-owcy powiedzieli, że nie. I być może ta sprawa w ogóle zostaje odsunięta od kalendarza z Grekas i Donald Tusk nie będzie mógł być o to oskarżony, że tego nie ma, dlatego że no, jego posłowie by za tym zagłosowali. No ale rzeczywiście koalicja składa się co najmniej z trzech podmiotów, jeśli nie czterech, pięciu czy tam dwunastu, jeśli by analizować wszystkie podmioty w to wchodzące. I to pozwoli rzeczywiście Donaldowi Tuskowi trochę tak trwać, ale powiem panu coś, co myślę, że jest w miarę błyskotliwe, oceni pan to. A mianowicie, że zdecydowana większość ludzi głosowała na opozycję nie po to, żeby opozycja realizowała swoje obietnice, tylko żeby PiS nie realizowało swoich. A to oznacza wobec tego, że będą w stanie wiele wybaczyć nowemu rządowi w tym, że nie zrealizuje jednego, drugiego czy szóstego postulatu, byleby tylko była gwarancja, że PiS nie powróci do władzy, a to ta trójkoalicja, która się nam formuje, chyba będzie gwarantować przez dłuższy czas.
Oceniam wypowiedź jako błyskotliwą i bardzo za nią dziękuję. Dzięki bardzo za spotkanie. Obiecałem, że nie dziękuję, będę... Dziękuję, przepraszam za kłopoty. Nie, nic nie szkodzi, bywa, zdarza się, zazdrościmy tego życia na wsi. Profesor Marek Migalski, Uniwersytet Śląski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że pierwsza nasza, ale mam nadzieję, że nie ostatnia. Drodzy Państwo, ale to już też koniec na dzisiaj. Trochę żeśmy się nagadali, nasłuchali różnych ekspertów, którzy też, jak słyszeliście, nie zawsze się ze sobą zgadzali. Ja jutro zmuszony jestem sobie zrobić jeden dzień przerwy od raportu. Karol Plewa mnie tu dzielnie będzie zastępował, ale zostańcie z nami, oglądajcie nasze dalsze produkcje, lajkujcie, subskrybujcie, bo szykujemy dla Was nowe rzeczy, szykujemy dla Was nowe rzeczy na weekend, więc warto z nami zostać, z naszymi super ekspresowymi produkcjami. Do zobaczenia.